Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Gościem odcinka jest raper i freestylowiec Jakub Nowak-Welnowaczyński, znany lepiej jako Flint. Był o rapie o sportach walki, MMA, submission i walkach na gołe pięści. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych odcinków. Bawcie się równie dobrze jak ja. Do mnie on trafia zazwyczaj w postaci jakichś takich krótkich, wiesz, na TikToku czy w shortsach, jakichś fragmencików. No i kurde, urzekające są czasami te fragmenty. Ale też oglądałem jego stand-up i z kolei byłem mega zawiedziony, nie? Tak, on w tym podcaście jest często dużo śmieszniejszy niż w stand-upie. On za dużo krzyczy w tym stand-upie, jakiś taki agresywny jest, że bywa śmieszniejszy nagrywając podcast niż ten napie. On też trafia do takich ludzi, wiesz, z tego, tak sobie to wyobrażam, bardziej do takich z południa Stanów, nie, czy z Midwestu, że to jednak jest takie poczucie humoru trochę przaśne. Może coś w tym jest. Faktycznie jego stand-up jest inny i nie taki, jak można by się spodziewać, a on nam trochę jak się posłuchałem trochę swego czasu tych ze stand-uperami, aczkolwiek no trochę to za bardzo jest zawsze do siebie podobne i męczące na dłuższą metę jest słuchanie o craft of the comedy, że musisz siedzieć i pisać, ale no on siebie i swoich kolegów uważa za wybitnie śmiesznych, nie? Aha. I on wręcz, wiesz, humor to nie jest sprawa obiektywna, a on czasami do niego podchodzi jak to jest śmieszne, a to nie jest śmieszne i jakby to jest fakt dokonany, co mnie trochę odrzuca. Aha. Natomiast no też nie ma siły słuchać tych wszystkich ten, bo oni często gadają o tym samym. I oczywiście są jakieś śmieszne też rzeczy, które się pośmiejesz, ale musisz przebrnąć przez pieprzenie o tym samym czasami. A podcastów jest, kurde, teraz tak dużo. Ja też, no wiesz, i Lexa Friedmana słucham, i Działu Zagranicznego, i paru jakichś innych z doskoku. A Rogan wypuszcza tego tak dużo. Tyle to trwa, że ciężko być na bieżąco, a i tak sporo, nie? I tak sporo daje radę jeszcze przysłuchiwać. No tak, no musisz być w miarę na bieżąco, nie? Ja nie ukrywam, że format, który on robi, jest formatem, który ja też chciałbym zrobić. W sensie ten podcast o jiu-jitsu jest jakąś drogą do kolejnego podcastu. Tak bym chciał tak zrobić, no tylko wiesz, tylko teraz trzeba przeskoczyć z planów do faktycznej realizacji. Jakąś kamerę, bo to już musi być wideo, jeżeli to ma być wszystko profesjonalne. Dziupla z neonami. No, to jest ciężkie. Też fakt, że mieszkam w Gdańsku, trudniej trochę, wie? W Warszawie masz lepszy dostęp do gości. W Gdańsku trochę trudniej. Latem trochę łatwiej, bo chętniej przyjadą. Aha. No, zresztą jak byłem u Maćka Okraszewskiego z Działu Zagranicznego, jego studio zobaczyłem, to mówię, o Jezu, to właśnie coś takiego chciałbym mieć, nie? Aha. Właśnie taki osobny pokój, wyciszony, z czarnymi panelami, wiesz, stół wielki, fajny, ładny, sprzęt, bardzo fajnie. On wprawdzie mówi, że od niedawna ma tak super warunki, ale naprawdę no zasłużone. Wiesz, no teraz to nie trzeba tak naprawdę wiele, jeśli chodzi o urządzenie takiego studia, bo wystarczy dobre oświetlenie, parę jakichś rekwizytów i już klimacik się robi, nie? No. Czy właśnie neon jakiś powiesić. Jeszcze trzeba mieć to pomieszczenie, nie? No, wiesz co, my ogólnie robiliśmy taki podcast o sportach walki z moim kumplem Kubą Lipczykiem jakiś czas temu. Tam wydaliśmy dosłownie kilka odcinków tego, głównie o UFC i sobie zrobiliśmy tak, że w montażowni ekipy, która nam to kręciła, sobie zaaranżowaliśmy takie studio. Tam oni normalnie na co dzień wydają jakiś sprzęt, robią rental, wiesz, i prowadzą swój biznes, a my po prostu raz w tygodniu się tam spotykaliśmy, czarna płachta na stół, właśnie jakieś LEDy pozapalaliśmy tam pod ścianami, jakiś tam sprzęt audio-wideo, wiesz, w tle stał i klimacik był całkiem spoko, nie? To też jest jakaś opcja właśnie poszukać jakiegoś studia, no ale fajnie też mieć takie swoje zrobione idealnie, no, zwłaszcza, że no tak jak mówisz, to niewiele potrzeba, kurde, małej kanciapki i już można jechać, tylko też jak mam gości, no to musi być trochę reprezentacyjnie, nie może być za bardzo jakaś piwnica. No ale wszystko w swoim czasie. No, muszę sobie jakiś biznesplan tego zrobić. Ale może chciałbym. Niech ten chat GPT ci napisze biznesplan.
teraz chyba. Muszę posiedzieć, zwłaszcza, że podobno już tworzą się stanowiska pracy, nie? Jakiś prompt engineer czy coś, że zajebiste jesteś w wpisywaniu tych komend. Jesteś jak Young Jamie właśnie u Rogana. Tak, widziałem właśnie, kurde, jakieś takie filmy instruktażowe, wiesz, jak uzyskać 100% efficiency i po prostu takiego, wiesz, że... No jedne zawody wylecą przez to, inne się znowu pojawią, więc jak ze wszystkim. Każdą technologiczną zmianę to się bardzo bano. W sumie nie musimy już oficjalnie zaczynać, bo już trochę zaczęliśmy, więc... Ale cześć Kuba, żeby nie było. Cześć Mateusz, witam. Miło mi gościć w twoim podcaście. Miło mi, że jesteś moim gościem, udało nam się wreszcie spotkać. Ja się bardzo jaram, ponieważ wydaje mi się, że wiele rzeczy, którymi ty się interesujesz i się zajmujesz, ja również się nim interesuję i zajmuję, ale zacznę trochę przekornie. Dlaczego w Polsce nie ma dobrego rapu o sportach walki? Praktycznie w ogóle. Kurde. A w Stanach jest? Mniej trochę się amerykańską sceną interesuje niż polską. Zdecydowanie mniej. I tak naprawdę jedyny, który kojarzę, to Ralek Gracie, Halek Gracie i G i na G. Miał taki wypuścił taki kawałek. Straszny cringe. Więc tyle wiem, ale no polski rap o sportach walki kojarzę, wiesz, z drużyną mistrzów, no Spece tak, Park, tak. Klatka. Tak, no jest bardziej, są pojedyncze utwory, są też te kawałki, do których wychodzą polscy fighterzy, typu Lukasyno. Zawsze. Typu tam Donatan miał chyba też jakiś taki kawałek. Tak. Czy Borikson, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, ale tak, zresztą świętej pamięci Bestczel też miał świetny kawałek. O sportach walki, Husarz, nie wiem czy kojarzysz, taki, o, nie kojarzę, takiej jak mówisz, że świetny, honoru. To chętnie sprawdzę. Znaczy, on był dla mnie świetny w czasach, kiedy ta płyta wyszła, to było, nie wiem, 2000, może 14, może coś takiego, dla mnie był mega. Dlaczego nie ma dobrego rapu o sportach walki? No bo sporty walki nie są aż tak chyba pojemnym tematem. No, większość osób podchodzi do tego tak, że to jest dyscyplina, to jest ciężka praca, to jest charakter. No i wiadomo, jak są bardziej jakieś takie uliczne zespoły, no to tak, charakter, nie możesz się bać i tego typu rzeczy. Ja na przykład w sportach walki widzę wiele różnych płaszczyzn, często takich nieoczywistych też. Dlatego też w moich tekstach często pojawiają się jakieś porównania do gwiazd sportów walki czy do jakichś technik. No ale to głównie dlatego, że też trochę tak wygląda moja rzeczywistość, że dużo czasu temu poświęcam, interesuję się tym, więc siłą rzeczy wchodzi to do mojego jakiegoś takiego kanonu. Mam kilka kawałków, do których wychodzą fighterzy, więc... Kasper Formela wychodzi do twojego będę kawałka. Będę może jakimś ambasadorem tej nowej, małej dziedziny. Bardzo bym się cieszył. Znaczy, ja u ciebie słyszałem naprawdę, że faktycznie bardzo dużo takich pojedynczych linijek nawiązujących do najczęściej do jakiegoś MMA i one są super. Może faktycznie tak jest lepiej niż robić cały dedykowany kawałek, no bo to jest trudne, żeby właśnie nie wejść w taki cringe, o którym mówiłeś, że tutaj dyscyplina, ciężki trening, bo takich było dużo, to musisz mi ten, jakieś, powiedziałeś, że kilka, do których wychodzą, bo ja kojarzę, jak Kasper wychodzi, tak, no, Kasper to muszę posprawdzać resztę. Kasper wychodzi do kawałka, który dla niego specjalnie napisałem i nagrałem, zresztą on był współtwórcą tekstu, po prostu napisał mi jakieś tak w punktach, co by tam chciał zawrzeć, więc ten utwór jest taki bardziej jego. Trochę ale... ghostwriting. Wiesz, jakby no, flow, rozumiem. Rymy i to, jak to zostało tam ułożone i ubrane w słowa, to jakby już była moja robota, natomiast Kacper tam napisał jakieś przykłady, o co mu chodzi, że na przykład ważni są dla niego kibice, którzy z nim jeżdżą, no to jest wers o kibicach, że są jak rodzina. Dużo było takich właśnie założeń, które Kacper chciał tam zawrzeć. O, i bo właśnie była taka ciekawostka, mam taki utwór Salto, nagrany z Salwarem i właśnie do tego kawałka wychodził kiedyś mój przyjaciel Michał Orynek, który walczył amatorsko w MMA na galach takich jak Granda. To taka mała związana z Legią gala. Nie wiem, czy ona... Warszawska Granda na pięści, tak? To jest Warszawska Granda na pięści i giry. To akurat jest chyba inicjatywa taka bardziej sparingowo, na takim levelu niezawodowym. Rozumiem. Natomiast była też Granda zawodowa, która normalnie się tam wliczała do rekordów. Właśnie Michał wychodził do salta.
Obecnie do tego samego utworu wychodzi mój kumpel Mateusz Sosnowski, który walczy niedługo na Fight Empire MMA. Mam nadzieję, że wychodzi nadal do tego utworu, że nie zmienił w międzyczasie. I też polecałem Kacprowi ten utwór, bo on ma mega, mega potencjał jakby taki motywacyjny. I myślę, że gdyby wyszedł w ogóle w czasach TikToka, to mógłby mega też sukces odnieść, jeśli chodzi o obecność w jakichś filmikach z treningów i tak dalej. Z tym, że tam Kacprowi się nie podobało, że w refrenie jest muszę być większy, silniejszy, szybszy. I on mi to tłumaczył, że on z psychologiem działa tak, że tam nie może być, że muszę, tylko że chcę. A, i widzisz, no on bardzo strasznie poważnie do tego wszystkiego podchodzi, nie? No, nie pasowało mu to, w jaki sposób jest to ujęte, bo chodzi o to, że on musi mieć cały czas ten drive, żeby zdobywać, wiesz, kolejne jakby swoje cele i to nie jest żaden mus dla niego, nie? To jest chęć. Fajne. Więc dlatego też powstał nowy numer zupełnie. To cieszę się, bo to z korzyścią dla polskiego MMA i polskiego rapu o sztukach walki. No, nie przesadzam. Nie, to jest bardzo fajny kawałek. A do jakiego ty byś wyszedł? Nie swojego. Do Lazy nic na zawsze. To mojego kumpla. Pamiętam Lazy'ego. Kiedyś był bardziej aktywny w internecie. Ktoś tam z czasów właśnie BITEF. Czy... On coś jeszcze robił, jakiś projekt taki, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć jaki. Jakiś taki zabawny. No, nieważne, ale kojarzę samego Lazy'ego. Tak, no on cały czas coś tam tworzy z mniejszym lub większym natężeniem, ale tak, podoba mi się właśnie ten numer i zresztą miałem mieć jakąś walkę taką, gdzie trzeba wybrać, do czego wychodzisz i właśnie wtedy myślałem o tym kawałku, no ale finalnie do tego nie doszło, więc nie miałem takiej możliwości. Ale to jest trochę tak, bo nie znam samego numeru, ale tak na śmiesznie? To jest tak, że nie, czy to jest poważny jest jakby numer? To jest taki utwór w ogóle nie fajterski, nie? Okay, w ogóle no, jakby on opisuje relację damsko-męską, która się w ogóle jak w jakiś taki naturalny sposób wypala i emocje towarzyszące po prostu artyście w tym wszystkim. Mm-hmm. Z tym, że ten utwór po prostu we mnie wzbudza takie emocje, że sobie myślę o wszystkim, co mógłbym stracić, co jest wartościowe w moim życiu i wtedy budzi się we mnie jakaś taka moc, która po prostu jest w stanie osiągnąć wszystko, żeby nie dopuścić do utraty tych rzeczy. Nie? Taki bardzo, bardzo liryczny jakby motyw. Super. No właśnie, więc to. A jesteś do jakiegoś muzyki, jakiegoś zawodnika przywiązany, może to złe słowo, ale lubisz wyjścia jakiegoś konkretnego zawodnika w połączeniu z jego muzyką? Wiesz co, lubiłem bardzo wyjścia Michała Matery kiedyś do kawałka Soboty. Można mówić różne rzeczy o Sobocie, ale ten kawałek jak leci na sparingach, ta pierwsza zwrotka to na mnie robi. Nie, no to jest w ogóle, to jest według mnie najlepszy polski utwór taki fajterski. Jest, po pierwsze ma w ogóle dwie płaszczyzny, czyli i życie i mata, czyli jak nie idzie ci w życiu, to ostatni głęboki wdech i do góry łeb, czyli wiesz, motywacja. No i też wiadomo, na sali treningowej goście dusi, przegrywasz, leje ci się z nosa krew i też ostatni głęboki wdech i działasz. Mega, mega motywujące. Fajne też, jeśli chodzi o formę, te chórki, wiesz, taki właśnie patos bijący z tego. Więc na pewno ten kawałek. Co jeszcze takiego? Lubię na przykład lubiłem kiedyś wyjścia Borysa Mańkowskiego do takiego kawałka. Boże, już teraz sobie nie przypomnę tak na szybko, ale jakiś taki delikatnie dubstepowo drum and bassowy. Okay. Po tytule może pewnie później... ciężko będzie. Wiesz co, znałem to po tytule, ale teraz już nie pamiętam. Jeszcze fajne wejścia miał Polish Zombie do kawałka profesora Greena. Welcome to Hackney, a place, somebody, coś tam, Jumanji. Tak, fajnie jak ktoś coś pójdzie w coś nieoczywistego, nieoryginalnego. W KSW da się to dużo łatwiej zauważyć, bo w UFC ta muzyka gdzieś tam leci w tle, ona jest cicho, nie słychać i realizacyjnie mają to w dupie. Chociaż były jakieś tam afery, że pamiętam, że Piotrkowi Halmanowi, czasy piękne, kiedy każdy występ Polaka było totalne święto, on chciał wyjść do jakiegoś takiego dosyć mocnego metalu i mu nie pozwolili, i musiał zmienić. A to chyba też Bochowicz miał taką sytuację, coś takiego chyba pisał, że nie zgodzili się na jakiś utwór. Tak, wydaje mi się, że była taka też u niego taka sytuacja, więc mimo wszystko zwracają na to uwagę, ale no realizacyjnie tego nie widać. No za to w KSW jest parę Materla z właśnie
S do góry łeb. Krzysztof Kułak kiedyś wychodził do... Też do Kułaka. Tak, Kułak to nie walka o kobietę, to jest walka o szacunek. Aha. Tak tam szło. Ale fajnie, bo tam ten wokalista praktycznie na każdej jego walce był na żywo. Na końcu pamiętam kiedyś przed jakąś walką skończył numer i Krzysiek, wiesz co robić, nie? Strasznie mi się to spodobało. Aha. To też była barwna postać polskiego MMA. Tak, tak. Jakoś, nie, jakoś super go nie kojarzę z jego osiągów. On miał wiesz, że on miał taki, może beef, to nie, taką rywalizację z właśnie z Cipkiem w czasach, ale to mówimy o czasach KSW 6, nie? Te okolice. Czaję. No bo on był w sumie taką jedną z największych gwiazd wtedy na początku, nie? Był w jaki sposób ważny. Wchodził do ringu i jaki show robił. Tak, był kontrowersyjny, tam nie gryzł się w język, fajna postać, fajne czasy, nie? Właśnie gdzieś ta szóstka jest jedną z pierwszych chyba gal, którą widziałem. Aha, w ogóle jeden z takich ciekawszych easter eggów polskiego MMA, który odkryłem po czasie, to fakt, że Kułak walczył z Aleksandrem Gustafssonem. Tak. Na KSW w ogóle, nie? Więc, tak, Gustafsson był na KSW. Coś mi się jeszcze znalazło, jakieś nazwisko, które potem urosło. Chyba Iri Prochaczka też miał jedną walkę, ale teraz nie dam sobie za to nic uciąć. Natomiast tak, ten Gustafsson to było super, ale tylko jedna walka. Tak, no i kompletna dominacja też, nie? Jakby było widać, że Alex przyjechał jakby w gazie. Tak, tak. No w ogóle szkoda jego kariery, bo ten moment, w którym urwał dwie rundy Jonesowi i w ogóle zabrał mu ten nimb niedotykalności, a potem to się zepsuło, no ta wadze ciężkiej bardzo nie poszło. Fajny zawodnik. Fajny, to był w ogóle jeden z moich ulubionych zawodników bardzo długo i właściwie, kurde, załapałem się na jego taki prime, nie? Walka z Gloverem Teixeirą, czy nawet walka z Shogunem, nie? Gdzie tego Shoguna po prostu jak lalkę szmacianą po prostu wywracał. To było smutne. Shogun jeden z moich ulubionych zawodników. Wiele razy byłem smutny na walkach Shoguna. Ale on w ogóle niedawno chyba zakończył karierę dopiero, nie? Tak. Mając 41-2 lata. Tak, w ogóle byłem w szoku, że jakiś czas temu, że on jeszcze walczy, nie? Bo już mi się wydawało, że już kończył tę karierę wcześniej. On już od wielu lat po prostu te walki nie wyglądały dobrze. Brzuch mu wisiał, odszłapał w tych walkach. No czute boks, nie? Kurutyba. No jakby to jest gość, który chyba po prostu nie mógł bez tego żyć i też nie za bardzo miał jakieś inne opcje. W końcu zrezygnował. No dość powiedzieć, że no wiesz, 20 lat kariery ponad w MMA. Zawsze mówił po portugalsku, nigdy jakoś nie ogarnął angielskiego, to też trochę mówi o tym, jak podchodzisz do tej kariery. To też były trochę inne czasy, nie? W sensie, że to nie było takie oczywiste dla nich na pewno. Myślę, że gdyby Shogun się załapał na 20 lat kariery w latach 2010-2030, to te korzyści, które by wyciągnął z MMA, byłyby niewspółmiernie większe, plus wiedziałby, jak prowadzić kanały w social mediach i wiesz, i że trzeba gadać po angielsku. Tak, ale ewidentnie to nie jest jego rzecz. Też jego właśnie kanały są po portugalsku, tego nigdy o to nie dbał. No ale takie wyrobił sobie nazwisko w Pride, że mógł sobie na to pozwolić przez wiele lat. Na te jego walki z Machidą super były. Ja powinienem w ogóle dalej pchać tę rozmowę w kierunku MMA i jiu-jitsu, ale to mój podcast, mam to w dupie, bo chcę porozmawiać o czymś, co nie mogłem się doczekać, żeby o tym pogadać, czyli o freestylu. Okej. Bo powiem ci, że jakbym robił jakąś... Ja miałem taki okres, że się bardzo interesowałem, jarałem się, chodziłem na bitwy, oglądałem je na YouTubie, bardzo, bardzo lubiłem. I chyba jakbym miał jakieś takie top 5 wydarzeń związanych z freestylem ustalać, to byłbyś w trzech z nich. Okej. Nie będąc jednocześnie wcale moim ulubionym freestylowcem, tak szczerze powiem, bo ale moim ulubionym freestylowcem był twój dobry ziomeczek, czyli Muflon. Ale to jest tak, całe WBW 2008, które wygrałeś. 2009 wygrałem. 9, przepraszam. W 2008 przegrałem z twoim ulubionym ziomeczkiem, tak, Muflonem. Tak. On miał 2006-2008 wygrane, to prawda. Tak, tak. 2009. Ale to już na tyle zamierzchłe czasy, że już wiesz, ale jeden rok w tą. Najmocniej, no po prostu półfinały świetne z Solarem, Solar Biała z Enson. Najrówniejszy poziom, całe WBW na tej energii. Ten twój punchline, jakim minem to ty w kiblu żygasz.
Straszne. Ale dla Red Bulla w jakichś materiałach kiedyś opowiadałeś o tym punchline'ie jako z dumą dużą wtedy. Znaczy, wiesz, zrobiło robotę, nie? Zrobiło robotę. Jakby nie czułem dumy w związku z tym wersem, bo już w momencie, kiedy on był wrzucany, to już wydawało mi się, że jest to rozwiązanie sprawdzone i bezpieczne, nie? W sensie, że wiele razy na cyferach rapowaliśmy coś w tym stylu. Nie mówię, że dokładnie ten wers, ale jakieś porównania do 8 mili, wiadomo, były na porządku dziennym. Tam zadziałało kilka czynników. Dobry moment, dobra energia klubu, dobre przejście aranżacyjne w bicie, dobra moja energia. Też to, że już przeciwnik zaczynał oddawać mi pole, gdzieś tam psychicznie podupadać, więc dużo elementów zagrało, no i summa summarum taki wers został moim opus magnum. Fajnie, trochę opisałeś to jak walkę taką fizyczną. Czy ty jakby jeszcze freestylując to zacząłeś gdzieś sobie to łączyć psychicznie, w sensie w głowie, jakby przenosić zasady tej jednej walki na drugą, nie, którąkolwiek chyba nie. Ze stron, nie? Wiesz co, bo ja zacząłem ogólnie jakąś tam przygodę z trenowaniem sportów walki już jak miałem się ku końcowi, jeśli chodzi o freestyle. Typu, nie wiem, pierwszy raz poszedłem chyba w 2007 na matę, okay. Więc to już były ostatnie lata mojej kariery freestyle'owej, więc nie sądzę, ale myślę, że jakiś taki gen gameness, jakiejś takiej właśnie rywalizacji, chęci udowadniania sobie i innym, że potrafi się lepiej, mocniej i tak dalej, no to zawsze miałem, więc może to się przejawiało po prostu w inny sposób kiedyś. No ale tak jak powiedziałeś, jest dużo jakichś takich analogii dotyczących obu tych walk freestyle'owej i powiedzmy walki wręcz, ale wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia tego, że walcząc z kimś w klatce jest tak wiele różnych aspektów na i pól, na których się zmagasz z tym przeciwnikiem, z samym sobą, z lękami, z kondycją, z siłą. Jakby jest mnóstwo tych elementów. No i na freestylu jest właściwie tylko jeden z nich, czyli jakaś taka walka psychologiczna. To, czy wierzysz w swoje umiejętności, to, czy jesteś w stanie cały czas stać za swoim słowem i iść w to, i czy wierzysz, że możesz wygrać, nie? Ja próbowałem wielokrotnie po alkoholu czy po lolkach jakiś tam, wiesz, głupi freestyli, ale kompletnie mi to nie wychodzi. Oczywiście rozumiem, że to jest kwestia dużej części treningu, że trzeba po prostu dużo, dużo sobie układać w głowie, dużo próbować do lustra czy na balkonie, ale czy to jest jakiś, jesteś w stanie opisać, czy to jest jakiś taki proces w głowie, w którym sobie składasz i myślisz, czy to jest takie, co mógłbym rzucić, to słowo, co się do tego rymuje, bo to, w jakim tempie to się dzieje, jest dla mnie zawsze było szokujące. Jakby myślisz o dobrym punchline'ie, który, jak leci taki naprawdę dobry punchline, który jest, bo można go rzucić trochę zmieniając słowa, trochę tu ten, i on nie będzie taki mocny, a wielu osobom wychodzi idealnie, a jednocześnie cały czas coś nawijali. W dzisiejszych czasach, gdzie już, ja już zmęczyłem oglądaniem freestylu, bo też i na przykład właśnie te wypełniacze są bardzo schematyczne, po prostu tu widzę, jak to działa. Na automacie rzucasz jakieś słowa, które nic nie znaczą i pewnie w tym czasie budujesz sobie w głowie punchline. Dalej szacun za tak szybko, ale w twoich czasach, trochę wcześniej, nie było tego aż tak wiele. Więc czy jesteś w stanie troszeczkę jakby opisać proces, który zachodzi w twojej głowie w momencie freestyle'owania? Wiesz co, w ogóle to podstawa jest taka, że to nasze pokolenie, właśnie ja, Muflon, czy nasi koledzy, którzy wtedy występowali z nami, my spopularyzowaliśmy taki sposób nawijania na drugi wers. Nie mówię, że byliśmy jakby wynalazcami tego, bo wcześniej Tetris, Duże P też rzucali czasami rzeczy na drugi wers. Natomiast my to na pewno spopularyzowaliśmy i też sprofesjonalizowaliśmy. Chodziło o to, że zawsze puenta ma mocniejszą, większą siłę rażenia, jeżeli jest w drugim wersie. Czyli to, co jest najśmieszniejsze, najbardziej zaskakujące, musi być tym wersem, który się rymuje do pierwszego. Często w pierwszym wersie robiliśmy jakieś podprowadzenie, czyli taki, powiedzmy, schemat, setup, zostawiasz jakieś tam sidła plus robisz punchline na koniec, nie? W ogóle na samym początku, jak freestyle'owaliśmy to, co powiedziałeś, miałem w ogóle mega duży problem
żeby te dwa wersy zapełnić słowami. Wiesz, żeby w ogóle zastanowić się, co ja chcę przekazać w tym. I często było tak, że wypluwałem jakieś dwa słowa i nie wiedziałem, jak je rzucić następne, nie? I jakby w toku treningów coraz więcej tych słów dokładałem do każdego z tych wersów, aż one się zapełniły. To jest też kwestia akcentów. Jakby każdy wers powinien mieć określoną liczbę sylab, żeby siedzieć rytmicznie, żeby nie było sytuacji, że masz zajebisty punchline, ale on ci nie wchodzi po prostu na werbel, tylko gdzieś tam go przeciągasz, bo to od razu jak wypada z rytmu, to siada. To było naprawdę mnóstwo świetnych punchline'ów, które zostały położone przez to, że to delivery po prostu było niewłaściwe. Delivery, czyli sposób po prostu wyłożenia czegoś, nie? Wiesz, to tak naprawdę to jest też element jakichś, powiedzmy, przemówień osób publicznych, nie? Właśnie wykładanie swoich myśli w zwięzły, charyzmatyczny sposób, bez rozwlekania, bez jakiegoś nadmiernego komplikowania sprawy, nie? To też to jest coś, czego freestylowiec się powinien nauczyć. No i gdzieś tam w toku treningów doprowadziliśmy to do takiej sytuacji, że właściwie już kwestią tylko do wykonania było wymyślenie rymu, a wszystko inne już się układa tak jakby z głowy. Ta liczba sylab już jakby podświadomie wybierasz słowa, które mają dwie sylaby albo trzy sylaby po to, żeby ci się to złożyło i w miarę zmieściło w wersie, nie? Więc tak to bardzo wygląda. Bardzo przemyślane mimo wszystko to jest. A powiedz, jak to było z pisankami dla tych, którzy się freestylem nie interesują. Pisanki, czyli wersy napisane wcześniej na karteczce, wykute na blaszkę i rzucone w odpowiednim momencie. Już ci mówię, że w ogóle nie było czegoś takiego jak pisanki. I w ogóle? Nikt. Ale to nie jest tak, że no jakby dużo trenujesz, freestylujesz, pewne wersy ci wtedy wychodzą i one przychodziły do ciebie w czasie potem. To się zdarza, tak, ale w ogóle nazywanie tego pisankami to jest też jakiś znak moich czasów. Wówczas ci, którzy sobie słabiej radzili, zaczęli na nas pokazywać palcami i mówić, że to są pisanki. W rzeczywistości ani ja, ani żaden z moich kolegów, z którymi tworzyłem wtedy tą wspólną scenę, jakby nie pisał wersów, bo całe piękno freestylu polega na tym, że nie musisz nic przygotowywać, tylko wychodzisz i po prostu możesz w danym momencie zrobić coś z niczego. Jeśli chodzi o takie wersy, o których teraz powiedziałeś, czyli pre-made'y, tak je nazywaliśmy, czyli wersy, które były gdzieś tam wcześniej, powiedzmy, rzucone albo przemyślane wcześniej. Też rzadko się zdarzało, żeby to był wers wykuty na blachę. Właściwie nigdy się tak nie zdarzało. Bardziej jakieś schematy myślowe, jakieś coś, z czego można zażartować. Wiesz, jakaś, nie wiem, sytuacja polityczna, coś, co się wydarzyło niedawno i masz jakieś przemyślenie na ten temat, typu, nie wiem, Edyta Górniak zaśpiewała hymn Polski w Korei i Japonii, nie? I na przykład po takim wydarzeniu, no wiesz, że wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią, no i zastanawiasz się, co jest w tym śmiesznego, albo jak można by to odnieść do rywalizacji bitewnej. I sobie wtedy myślisz, że okej, to porównam tego swojego przeciwnika jakoś do tej Górniak, a potem, nie wiem, zrobię jakąś akcję, że kilka słów z hymnu wezmę i obrócę to jakoś przeciwko niemu, nie? To może bardziej coś takiego, nie? Ale też nigdy nie było sytuacji takiej, żeby robić, wiesz, burzę mózgów, żeby się zastanawiać, żeby spisywać jakieś pomysły. To w ogóle się kłóciło w ogóle z istotą tego, co robiliśmy, nie? Tak, później takie rzeczy się pojawiły, ale też uważam, że pisanka pisance nierówna, bo byli freestyle'owcy, gdzie z jednej strony słychać było, że to pisanka, ale była dostarczona właśnie w tak dobry sposób, że to nie przeszkadzało. Miałeś w dupie, że to jest pisanka. Aha. A niektórzy po prostu nie umieli. Masa głupich wypełniaczy i wymyślony wers. Tak, ale widzisz, też się... był szyderca, który miał 2 lata dominacji w polskim freestylu, mniej więcej po was, trochę. Aha. I on miał pisane wersy, znaczy tak uważam, ale miał ich jednocześnie tak dużo i tak gęsto, żeby wypluwał z siebie to jak maszyna i to było fajne. No. Akurat nie załapałem się na tę erę szydercy, ale no na pewno, wiesz, chociażby patrząc na finał WBW 2004, taki najbardziej wtedy klasyczny dla nas, czyli Tetris i Duże P, to tam Duże P w którymś wejściu rzuca taki wers, że coś tam jego dziewczyna jest romantyczką, Roman to imię, tyczka to nazwisko.
Czyli tak, wiesz, zajebisty wers, który no, był świetnie położony i tak dalej, no ale jak sobie posłuchasz tej bitwy bardziej wnikliwie, to słychać, że Duże P się do tego wersu już przymierzał dużo wcześniej, że robił, wiesz, setup, że szukał rymu do nazwisko, bo tam było, że Roman to imię, Tyczka to nazwisko, więc szukał rymu do nazwisko, tylko że nie zmieścił się i zrezygnował z położenia tego wersu, nie? I że dopiero później go gdzieś tam odkopał. Mało tego, jest jeszcze akcja inna z Dużym P, że on też zdarzało mu się rzucać wersy, które miał w jakichś takich bragowych kawałkach, czyli korzystał jakby też z wersów ze swoich piosenek. Okay. Też wiesz, no dla jednego to może być pisanką, dla innego może to być pre-made'em, a z drugiej strony, kurde, cała kultura hip-hopowa taka jest, że czerpie z jakichś po prostu, wiesz, wzorców, źródeł i tak dalej, więc... W tamtych czasach faktycznie pewnie mógł się spotykać z zarzutami, dzisiaj to byłoby... No nic, tak? Nikt by się tym nie przejął. Ale w ogóle ten finał Pay Tetrisa z 2004 jest trochę jak wyjęty parę lat później, jakby się wydarzył, bo jakby oni tak odstawali, mam wrażenie, w 2004 od reszty sceny, że to jest takie jakby wydarzenie historyczne i potem trzeba było znowu dobijać do tego poziomu, bo no WBW pierwsze 2003 to już w ogóle zupełnie inne było, tak? Diox, Rufin procent, tak? Jakby zupełnie inne freestylowanie, chociaż Rufin i jego motyw ze zdjęciem czapki, gdzie był łysy pod tą czapką, a wcześniej nosił jakieś dredy czy długie włosy i cały klub w ogóle w szoku. Też... Znam to tylko z opowieści, wiesz? Bo to znam tylko tyle, z YouTube'a, nie? Na tyle to było ikoniczne, że ludzie to sobie opowiadali później. Ja nigdy tego nie widziałem, ale słyszałem to od wielu osób, nie? Polski freestyle zbliżył się do jakiegoś tego freakowego MMA. No tutaj powiedziałeś, że miałeś wychodzić do jakiejś walki, to jak blisko byłeś w jakiejś walce? Czy normalnych, czy freakowych, czy w ogóle były propozycje? Nie, wiesz co, ja miałem w ogóle wystąpić na takiej charytatywnej gali białych kołnierzyków w tajskim boksie. Cel był szczytny, chodziło o zbieranie hajsu dla ludzi walczących z rakiem, dla dość znanej fundacji. Problem był taki, że byłem w miarę świeżo po potrójnym złamaniu kręgosłupa i byłem w takim momencie, gdzie zakończyłem rehabilitację, zacząłem wchodzić na jakieś takie lepsze obroty, jeśli chodzi o intensywność treningów. No i gdzieś tam się to pojawiło, tam mój trener gdzieś taki temat przyniósł, no i jakby się tym zajarałem, to mi dało też taki cel, jakąś motywację, żeby szybciej wrócić do zdrowia. Z tym, że no trochę porwałem się jakby z motyką na słońce. Jednak zadawanie ciosów generuje jakieś napięcia w kręgosłupie piersiowym i okazało się, że nie do końca jest to bezpieczne, żebym po prostu toczył walkę w full contact, bez kasków, wiesz, z przeciwnikiem, który no, nie wychodzi tam jakby z ulicy, tylko no, jest kozakiem, który naprawdę, wiesz, ćwiczy i się przygotowuje do tego. No, jakby ja też byłem w mega treningu wtedy, wydawało mi się, że jestem zdolny to zrobić, ale jednak no to by było za dużo. Co się stało z tą kontuzją? Podwójne złamanie kręgosłupa brzmi jak w ogóle career ending, nie? Co się stało? Nie, no wiesz co, tak faktycznie brzmi dość ciężko, ale... I ty się chyba bardzo szybko jak na tak brzmiącą źle kontuzję z tego podniosłeś, tak jak śledziłem po prostu twoje sociale, nie? Wiesz co, ogólnie to było... miałem popękane kręgi i wyrostki kręgów. I jakby akcja jest poważna w sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia rdzenia. Ale miałeś jakiś wypadek, czy to tak się niszczyło? Miałem wypadek na macie. Okej. Okay. Wylądowałem po prostu na głowie, rzut zapaśniczy i w ogóle wiesz, no tam przez chwilę oczywiście straciłem kontakt z rzeczywistością i czułem, że coś jest kurde gorzej niż zazwyczaj. No ale jakoś tam się pozbierałem, przebrałem, wykąpałem, wiesz, wróciłem do domu, przespałem noc, w ogóle pracowałem, wiesz, cały tydzień, nie, jakby przeżyłem tak tydzień, aż w końcu, kurde, no, już nawet się zastanawiałem, czy na trening nie pójść, nie. Poszedłeś do lekarza po tygodniu, on ci stwierdził potrójne złamanie kręgosłupa? Poszedłem do lekarza po tygodniu, zrobił mi rentgen, powiedział, że jest wszystko okej. Okay. A, no, super. I w ogóle tylko gdzieś tam potem w opisie tego rentgenu dał też skierowanie na rezonans i tomograf, nie? No i już tak to powiedział, że tak dla świętego spokoju, nie?
nie? Żeby to zrobić. No to zrobiłem i okazało się, że... A jeżeli tak, no, robiłeś państwowo, to na ten rezonans też trochę poczekałeś. Nie, wiesz co robiłem? Byłem prywatnie. Na szczęście ubezpieczony tam w jakimś Medicoverze czy coś takiego, nie? Więc jakby tutaj oddając cały respekt dla tej instytucji, myślę, że miałem duże szczęście, że byłem w ogóle wtedy objęty tym planem, bo mega sprawnie to wszystko poszło i dostęp do neurologów, właściwie wszystko, nie? Więc no co, no okazało się tam po którymś tym tomografie, że mam połamany kręgosłup i że muszę spauzować na parę miesięcy, więc było słabo, no ale jak już mnie wyjęli z tego usztywniacza, bo miałem taką zbroję całą, tam powiedzmy, że się to pozrastało, porobiliśmy jakieś badania kontrolne, no to zacząłem taką rehabilitację polegającą na zmobilizowaniu tych miejsc, które były osłabione przez to usztywnienie, no i tam sobie systematycznie wracałem. Okej, rozumiem. Do tego stopnia, że aż dostałem takich skrzydeł, że mi się wydawało, że mogę się bić w boksie tajskim. Mm-hmm. Ambitnie, faktycznie. Bardzo ambitnie. A słuchaj, jak ty zacząłeś przygodę ze sportami walki, to od razu od MMA? Czy ty najpierw zrobiłeś stójkę, czy ty parter dołożyłeś później, czy od niego zacząłeś? No ja chodziłem na MMA do Jurasa, na grupę w Copacabanie. Kiedyś tam mnie kolega zaprowadził i w sumie, bo w ogóle to było tak, że jako dzieciak to szukałem jakichś takich zajęć, które nauczą mnie bicia się na ulicy, nie? Bo jako, że zawsze byłem wysoki, chudy, to bardzo często byłem obiektem ataków różnych ludzi, nie? W sensie jakichś dresów. Życie w Warszawie jest ciężkie. Bywa, bywa. Nie, chyba teraz już nie jest, ale w sumie w tych latach 90. to powiem ci, jak się cofam pamięcią. Ty jesteś rocznik? 89. To tak jak ja. No to... No, ja po prostu może miałem jakoś takie, ja nie miałem takiej historii, ale faktycznie... Ludzie nad morzem są też bardziej wychillowani chyba, nie? Subkultury, skinny, dresy, krojenie, takie rzeczy, no. No nie, no stary, nawet jak pomyślę o początkach w rapie, to cała ta kultura, wiesz, podziemna, to kurde, wszystko było okraszone jakimś takim elementem, że musisz też, kurwa, przeżyć w tej dżungli, nie? No ale nic, jakby szukałem jakiejś takiej formuły walki, która pozwoli mi na dość skuteczną obronę, nie? Więc tam dowiedziałem się, że jest coś takiego jak boks tajski, chwilę pochodziłem na jakiś boks tajski, ale tam się to skończyło. No i potem to MMA gdzieś, no nie podobało mi się, że jest w parterze i się trzeba tam przytulać, tarzać i tak dalej, to mi się wydawało takie zjebane trochę wtedy. No ale stwierdziłem, że nie ma żadnej innej lepszej opcji, więc poszedłem sobie z kumplem na MMA do Jurasa, trochę to potrenowałem, no a potem wiesz, no jak zaczynasz odkrywać, że to nie jest przytulanie się z kolegą, tylko że to jest, że to są po prostu szachy po prostu na mega levelu, no to wiadomo, że zacząłem sobie chodzić na samo jiu-jitsu, w sensie na submission, bo tam w tych kimonach nigdy nie ćwiczyłem. Ale no, więc zacząłem chodzić na jakieś takie poszczególne płaszczyzny, na różne inne treningi, nie? A ty dalej trenujesz w Copacabanie? Jakby muszę zaznaczyć, że jesteśmy tutaj u Flinta w mieszkaniu. I do Copacabany jest stosunkowo blisko, więc pytanie, czy to jest dalej Copacabana, czy to w różnych miejscach? Tak, czy... tak. Nie, no ja ogólnie zawsze gdzieś tam byłem w okolicach centrum Warszawy, więc ta Copacabana zawsze była takim głównym klubem moim. Miałem taki moment, że jak się przeprowadziłem na Wrzeciono, to na Wrzecionie trenowałem u nas Tuli na Bielanach. Tak nie wiem, to ile to mogło być, te 3 lata może, ale też zdarzało mi się do Kopy wtedy przyjeżdżać, więc tak. Parterowo, kogo byś wskazał jako swojego takiego senseja, osobę, trenera swojego, która ci najwięcej nauczyła? Kurde, no bezsprzecznie najwięcej nauczył mnie Damian Piaskowy z Kopy. Właściwie cały czas u niego trenuję i mega, mega dobry trener i taki łebski. To jeśli chodzi o trenera, natomiast jeśli chodzi o jakieś idoli, to submission praktycznie nie oglądam. Jeśli chodzi o takich, którzy w MMA się biją, no to Charles Oliveira, Damian Maia zawsze był też... dla mnie ciekawy, Fabricio Werdum, teraz chyba jeszcze jest taki gość, Ryan. Jaka waga? Ale nie Gordon Ryan, tylko w UFC, no nie wiem, nie przypomnę sobie, chyba jakoś na H miał na nazwisko, no nieważne. A Ryan Hall może? No Ryan Hall jest przedstawicielem, typowym przedstawicielem jiu-jitsu. Walczy w taki sposób, no on siada w ogóle na dupę w klatce i się, wiesz, kręci do jakichś rewersów i tylko na nogi poluje.
i nikt nie chciał z nim walczyć. On miał gigantyczny problem ze znalezieniem walki. Nikt nie chce się z nim bić, nie? Aż w końcu chyba Ilia Topuria mu napierdolił tak mocno. Z tego, co przed chwilą mi się wyświetliło na Sherdogu, to tak. A Ilia Topuria to jest, no, to jest rzeźnik. To jest kozak. Fajnie by było zobaczyć w sumie jego, ten mają beef z tym panem Pimbletem. To by była dobra walka, ale Topuria by go tam zniszczył. Nie? Tak. No, więc jakby Paddy sportowo niestety jest... za daleko. Tak, no w ogóle Paddy to widziałem, że się szykuje do rewanżu z tym Jaredem Gordonem. To jest ciekawy case, że się... Znaczy, to w pewien sposób mam wrażenie, dobrze to o nim świadczy, bo on nie musiałby robić tego rewanżu. Wręcz dobrze by było dla niego, gdyby od niego uciekł, nie? Tak, jakby mógłby bardziej na jakąś nahypowaną, a jednak widać, że tutaj sportowa ambicja i obejrzał potem tą walkę i stwierdził, że chce pokazać, że może go pobić, więc to akurat świadczy na jego korzyść. No a Brytyjczycy zawsze są zabawni, więc ja tam całkiem trzymam za niego kciuki. Pewne bariery nie przeskoczy, ale jest mega śmieszny. No ciekawe. Wiesz, z drugiej strony patrząc, może to jest też wybór pójście na łatwiznę dla niego, no bo gdzieś tam ten jego fenomen i hype są już tak wysoko, że ludzie oczekują faktycznie jakiegoś testu. Jakiegoś nazwiska z wyższej puły. Mm-hmm. I fakt, że on bierze drugi raz Jareda Gordona, który umówmy się... Którego wie, że może pokonać. Wie, że może pokonać. Wie, że to nie jest też zawodnik stopu. Więc może to być też kupienie sobie trochę czasu, nie? No bo on teraz widzi, że musi się bardzo szybko rozwinąć, bo już te jego umiejętności delikatnie nie nadążają za tą wartością marketingową, nie? No, albo ewentualnie właśnie się nachapać, póki się da. A później o nim zapomniał. Brakowało go bardzo na UFC w Londynie. Było widać, że ci angielscy kibice są tak bezpańsko zostawieni, trochę bez takiego lidera. Ten Leon Edwards jednak przy całej sympatii i przy tym jego talencie i tym, że jest mistrzem, że obronił pas i tak dalej, to jednak nie jest takim naturalnym liderem. Tak, nie ma takiej charyzmy, to prawda. Które to było twoje UFC? Drugie dopiero, okej. Okay. Tak. Ostatnio się pojawiła informacja, że będzie w Polsce znowu. W sumie nie jestem teraz na 100% pewien, czy to jest tak na full potwierdzone. Czy może to było Prima Aprilis? O kurde, mogło być. Z Prima Aprilis jest ten problem, słuchaj, teraz w dzisiejszych czasach, że często docierają do ciebie informacje kilka dni później, kiedy już jesteś w opcji, że nie spodziewasz się, że to jest Prima Aprilis. Tak, trzeba zobaczyć, czy nie jest dwa dni później na Facebooku na dole napisane. No. To fakt. Ale kiedyś robili lepsze żarty na Prima Aprilis, no jakby też internet nie był tak powszechny i to każdy fanpage, każdy profil musi, wiesz, zrobić żart, ale robili, TVP robili żarty w wiadomościach na 1 kwietnia, wiesz, TVP jeszcze nie było totalnie upolitycznioną instytucją. Okay. I pamiętam dwa, i to, w sensie to jest naprawdę z jakichś tam dawnych czasów, ale pamiętam dwa, jeden to był, udawali, że jest pożar, Jolanta Pinkowska w dymie kaszląc wybiegała ze studia, ale drugi był lepszy, bo zrobili cały profesjonalny materiał o tym, że bardzo dużo jest cen z końcówką 99 groszy i to nie jest wygodne, więc wprowadzą monetę 99 groszy, nazwą ją Polka, tam normalnie Marek Belka, który był wtedy ministrem finansów albo prezesem NBP, się wypowiadał, że tak, to ma dużo sensu, po co ten grosz tam wydawać ten. I no się zastanawiałem tylko, czy ma być na niej Kili Składowska, czy Kwaśniewska, nie? I cały profesjonalny materiał z ministrem i tak dalej. Ciekawe, no to było śmieszne. To było przemyślane, zrealizowane, a nie jakieś tam głupoty. No ale ja na pierwszą rzecz 1 kwietnia zwykle się nabieram rano. Aha, ja też się nabrałem na parę rzeczy. Bo moja narzeczona jest najlepsza w tym robieniu tych wszystkich trików, nie? A słuchaj, a w jaki sposób się, że tak powiem, zacząłeś obracać właśnie gdzieś w środowisku tego polskiego MMA, KSW, no bo sporo rzeczy już robiłeś i wygląda na to, że jeszcze będziesz sporo robił. Pamiętam materiały, teraz nie pamiętam, czy to był dla KSW, czy Pitbull TV? No, kiedyś to był Pitbull TV, a potem to było KSW. To gdzieś tam, jak tam się wkręciłeś i teraz widziałem komentatorkę, robiłeś jakiejś mniejszej gali i czy dalej jakby się tego trzymasz? Mm-hmm. To się jakoś pojawiło tak naturalnie, w sensie miałem takiego zioma, zresztą mam nadal, Grzegorza, który był zamieszany w taki projekt Grube Jointy, rapowy. Tam coś nagrałem dla nich, grałem też na jakimś koncercie ogólnie, no spoko ekipka.
No i tak się złożyło, że ten Grzegorz był gdzieś tam związany ze sportami walki, z KSW, właśnie z tą firmą Pitbull. Gdzieś mnie tam zaprosił, żebym coś na freestylu zapowiedział do jakiegoś materiału. No to już nie pamiętam, o co chodziło. No jakby dla mnie było o tyle istotne, że zaprosił mnie na galę, jakby załatwił mi bilet, mogłem sobie tam wejść, wiesz. No tam ten freestyle, coś tam zrobiłem. Zaczęliśmy w ogóle nagrywać jakieś takie materiały trochę bekowe, trochę jakieś takie wkręcające ludzi. Wiesz, jakieś pytania zadawałem w stylu, tam pamiętam, że walczył Michał Materla z Jayem Silvą, a ja się pytałem ludzi, kto jest lepszy, Materla czy Anderson Silva, nie? No i tam, wiesz, tego typu jakieś wyjebki albo, wiesz, jakieś fikcyjne techniki ich pytałem, więc kręciłem ogólnie dobrą bekę, myliłem ludzi specjalnie, wiesz, takie, powiedzmy, internetowe śmieszki. Tak. Koniec końców zadzwonił do mnie włodarz Federacji KSW. I powiedział, żebym robił to tylko, że dla nich. Mhm. I akurat zbliżała się jakaś tam gala, był wtedy Circus of Pain, tam walczył chyba Popek z Pudzianem. Pojechałem do Krakowa, zrobiłem materiał, stamtąd w ogóle jest taki znany filmik, gdzie rozmawiam z Mamedem Khalidowym po francusku. I to w sumie tak wskoczyło, że wiesz, że pojechałem tam, właściwie pierwsza rzecz, którą tam zrobiłem, to był ten filmik z tym Mamedem, który okazał się takim hitem, że to w ogóle poszło w odtworzenia typu 100 000. Mm-hmm. Wiesz, też nie było wtedy TikToka, natomiast to gdzieś tam YouTube'owo się, wiesz, wiralowo rozeszło. No i tak się zaczęła moja przygoda z KSW właśnie i wiesz, jakoś tam nigdy o to jakoś mega nie zabiegałem, po prostu się takie coś pojawiło w moim życiu i skorzystałem z tego. A potem się okazało, że w miarę raz, że się interesuje tematem, pojawiły się jakieś kolejne opcje i tak jakby po dziś dzień, powiedzmy, korzystam sobie z tego poletka. Właśnie tak jak powiedziałeś, komentuję galę, teraz będziemy komentować Bare-Knuckle Fighting Championship 29 kwietnia. Walczy Luke Rockhold z Mike'em Perrym, a także kilka innych fajnych. Ja to zobaczyłem, to szok, nie? Będzie mu ciężko dalej być modelem dla Rafa Lorena po walce na Bare-Knuckle. Znaczy wiesz, no to może pójść w różnym kierunku. Z jednej strony każdy by się spodziewał, że jednak Luke Rockhold to jest inny level niż Mike Perry. Mike Perry jednak to, co lubi robić w walkach, to lubi dawać się obijać i krwawić. To prawda. I takim jego głównym atrybutem jest serce i wytrzymałość, nie? Czyli coś, co raczej no, nie powinien się zawodnik chwalić takimi atrybutami. Natomiast Rockhold będzie miał na pewno przewagę zasięgu. No pytanie, czy Mike Perry jest w stanie go złamać psychicznie i przełamać gdzieś jego obronę, skrócić dystans i dojść do szklanej szczęki. Pytanie, nie? Właśnie, czy ta szczęka Rockholda się tak ostatecznie skruszyła, nie? Czy Janek ją gdzieś tam po prostu no, na tyle skruszył, że teraz faktycznie no, nawet Mike Perry mógłby go w tym półdystansie dopaść. Ciekawa walka, no ale też będzie walczył Eddie Alvarez z Chadem Mendesem i to będzie w ogóle według mnie mega widowisko. Że nie? To poszło w ogóle w taką stronę, że oni dalej konsekwentnie robią te gale i mają te nazwiska. Pamiętam jak ta właśnie organizacja, nie wiem czy ona wtedy zaczynała, czy trochę było o niej głośniej, być może robili trochę wcześniej gale, ale wiesz, jakieś takie na maksa pojedyncze nazwiska pozyskiwali, no mhm. I no ciekawostka, nie? No a tutaj dobra, dalej to są zawodnicy, których można już wziąć, jak już tam gdzieś z tym poważnym MMA skończyli, mm-hmm. Ale Mendes Alvarez, no kurde, jakie to są nazwiska, nie? Tak, Eddie no. Alvarez jest uwikłany w kilka z takich walk, które można spokojnie dawać jako najlepsze walki w historii MMA, najbardziej emocjonujące. No tak, zwłaszcza jego knockout z Conorem McGregorem, nie? O Jezu, to było wspaniałe, to było piękne. To było niesamowite, to było jakaś taka maestria, ile tam ciosów padło jakby w jego, pół sekundy. Jego szczyt Conora. Szczyt Conora, no szkoda Ediego Alvareza, bo też no, był w naprawdę mega sztosie wtedy. Myślę, że nadal jest, nie? Myślę, że akurat w przypadku tej walki z Chadem Mendesem, to obydwaj zawodnicy jeszcze są w tym swoim takim dobrym okresie, nie? Więc to jest ciekawe. W ogóle komentowałem taką londyńską galę niedawno, Bare-Knuckle Boxing. Ona odbywała się w ogóle tydzień po UFC w tym samym miejscu w O2 Arenie. I wiesz, to co przemawia na korzyść tej formuły, to jest to, że to się zajebiście ogląda, nie? Że w ogóle
dwóch gości bijących się na gołe pięści bez parteru, to jakby jest esencja po prostu brutalności, nie? Więc każdy, nawet ktoś, kto nie ogarnia, wiesz, tam jakiegoś, no bo wiadomo, MMA, no to musisz tam coś kminić z tym jiu-jitsu, wiedzieć mniej więcej, jakie są założenia taktyczne obydwu stron, może żeby wygrać. Sędzią UFC, bo oni nie zawsze kminią. Sędziowie? Tak. O, to pijesz do jakiejś konkretnej... Wiesz, jedynym sędzią punktowym, którego pamiętam z nazwiska, jest Ben Cartlidge, bo on bywał w Polsce i też pamiętam, ktoś opowiadał, czy Wojsław Rysiewski, czy ktoś inny, że czy Łukasz Posadzki, że on jak sobie punktuje walkę, ma jakiś tam swój system zapisywania tego, co się dzieje na bieżąco, ale jest w stanie potem z tych notatek ci wszystko dokładnie, co do sekundy, co, dlaczego zrobił, więc to super profesjonalne podejście. No ale właśnie Rogan często opowiadał, że do dzisiaj są sędziowie, którzy nie za bardzo ogarniają, no szczególnie właśnie ten parter, a kiedyś to już w ogóle było, że gość chyba poszedł do Pokimurę i sędzia kogoś tam trąca i mówi, co on robi, nie? Gdzie mówimy o czasach tam, wiesz, sprzed, nie wiem, 10-15 lat, więc tam sędziowanie bywa problemem. I w UFC, mając te komisje sportowe, to tak jak u nas, to siedzą często byli zawodnicy i dalej można mieć jakieś tam różne zdania na temat wielu werdyktów, ale ludzie z jakimś doświadczeniem ze sportów, a tam niekoniecznie. Ciekawe, ale jakby wracając do istoty sprawy, boks na gołe pięści, trzyminutowe rundy, to jest mega dynamiczna akcja, wiesz, mały ring, dużo zniszczeń, naprawdę, mimo że ten bare knuckle boxing to była taka mniejsza gala, to jednak oglądało się to zajebiście, dlatego też myślę, że BKFC, stąd jakby ten sukces tej federacji. Mhm. Przy czym, correct me if I'm wrong, ale chyba Bernaku, FC, czy w tym, o czym mówisz, nie ma tej takiej głupiej pseudo-gangsterskiej otoczki, która jest w naszym naszych gołych pięściach, w naszych walkach na gołe pięści. No ta gromda, no jak oglądałem te zwiastuny, to... Wiesz co, jakby, no tak, zgadzam się, że jakby w takiej płaszczyźnie marketingowej jest ta otoczka taka bandziorska, ale co ciekawe, mam zioma, który jakby pracował przy tych galach. No już tam nie będę się zagłębiał w szczegóły, no ale powiedzmy, że gdzieś tam miał do czynienia z tymi ludźmi, z tymi zawodnikami, to on mówił, że to jest najbardziej przyjazne środowisko, jakie można sobie jakby wyobrazić, nie? Że tam wszyscy zawodnicy, niezależnie czy ze sobą walczą, czy nie, razem sobie siedzą, przybijają piątki, potem po walce, wiesz, wspólne piwko, że w ogóle klimat jest niesamowity, nie? Że jest atmosfera jak na jakimś festiwalu, a nie na takiej gali, gdzie widzisz, że jakiś Bolek z Miśkiem walczy i obydwaj są po prostu waga 150, groźne tatuaże i wyglądają po prostu na mega, mega niesympatycznych, a są bardzo sympatyczni, nie? Jakby nie miałem okazji przekonać się o tym na własnej skórze, ale no jakby, wiesz, jakby ta otoczka marketingowa może mylić i może być właśnie inaczej, nie? Ciekawostka a propos walk na gołe pięści. Ostatnio sobie trochę o tym czytałem. We wczesnych czasach boksu, w sensie gdzieś przełomu XIX i XX wieku, no właśnie walczono na gołe pięści. I też bez... Znaczy poziom na rundy chyba już był, ale jakby nie było za bardzo ich limitu, nie? Tak, oni potrafili walczyć po 2 godziny. To było, dlaczego na zdjęciach właśnie z tego okresu ci bokserzy stoją w takich bardzo dziwnych pozycjach. Ręce mocno z przodu, garda mocno z przodu, uchylony kręgosłup do tyłu trochę. I że to tak jakby śmiesznie dzisiaj, no nikt w ten sposób nie trzyma gardy, nie ma postury takiej. Ale to było przemyślane, ponieważ wynikało to z tego, że oni się bili na gołe pięści i bili się bardzo często, nie? Co drugi dzień czy coś. I oni taki trochę light contact robili, w sensie, bo gdybyś się bił na gołe pięści, jeżeli się bijesz na gołe pięści z całej siły, próbujesz znokautować przeciwnika, no to są połamane kostki, połamane palce, nadgarstki zniszczone i oni nie uderzali się aż tak mocno, żeby móc toczyć aż tak długie boje i móc toczyć ich wiele. Oczywiście na pewno się niszczyli, nie? To są wielogodzinne bijatyki, gdzie w przerwie na stołku leją ci whisky do gardła i to nie jest jakby żart, no to na pewno nie jest zdrowe i pewnie kończyli ciężko, ale
ciekawe, że ta postura bardzo z czegoś wynikała. Aha. Więc. Ciekawe, niezła ciekawostka. Akurat jej nie znałem, chociaż wiedziałem o tym, że faktycznie w Anglii w tym czasie, o którym powiedziałeś, no, toczono walki bez żadnych rękawic. I dopiero zostało to wprowadzone stosunkowo niedawno. No i też najdłuższa walka w historii boksu na gołe pięści, 17 rund i zakończyła się w ogóle przez niezdolność jednego z zawodników już do dalszej walki. Po prostu nie był fizycznie w stanie już podnieść rąk do góry, nie? W MMA też w złotych czasach Pride'u takie rzeczy się działy. Przede wszystkim Royce Gracie i Sakuraba. To też było kurczę, naście chyba rund, bo oni jakby ustalili, że nie ma limitu czasowego. Aha. Ktoś musi wygrać. No i Hoyce w końcu nie wyszedł. Nie wypuścił go chyba nawet narożnik do jakiejś tam 15 rundy, nie? Aha. I Gracie Hunter kolejny skalp zdobył. No Pride w ogóle, kurde, co się tam odpierdalało w ogóle. Wspaniałe czasy, nie? Ja nie śledziłem aż tak bardzo Pride. Bardziej kojarzę Pride z takiej gry UFC Undisputed 3. Mm-hmm, tak, tam najlepszej było części. Sobie, no, najlepszej części, to się zgodzę. No ale też wiadomo, obecność Pawła Nastuli gdzieś tam zwracała nasze oczy w tamtym kierunku. Dla mnie od tego się zaczęło. To są chyba pierwsze, nie licząc jakichś highlightów z wczesnego UFC w stylu Tank Abbott, Vitor Belfort, ten młody, no który tak. Oglądałem... W czasach, kiedy wiesz, internet przynosiło się sobie na płytach, to potem takie pierwsze walki na żywo to właśnie na Stula w Pride'zie i do dzisiaj uważam za niesamowite w ogóle to, jakich on przeciwników dostawał. Tak. Co wynikało z szacunku do niego. Japończycy mieli do niego taki szacunek, że on jest wielkim mistrzem olimpijskim, że nie dadzą mu jakiegoś ogórka. Więc trenujesz parę miesięcy stójkę, debiutujesz w Formule MMA i dostajesz Big Noga. Najlepszego wtedy na świecie, albo top 3. Masakra, nie? Ja bardzo chciałbym właśnie z Pawłem porozmawiać i na pewno to w końcu zrealizuję. Kurde, myślę, że jego opowieść o tamtych wyjazdach to będzie coś w ogóle niesamowitego. Ja zadam jedno pytanie i się zamknę, nie? Może to tak wyglądać, no. Czy też walka z Aleksandrem Emelianenko. Tak, to była jego trzecia walka. Po drodze jeszcze z Joshem Barnettem zawalczył, nie? I naprawdę dobrze mu szło, ale trochę spuch na końcu. Tak, szkoda w ogóle kariery Pawła Nastuli w KSW trochę, nie? Ja już wtedy myślałem, że to już jest dla niego trochę za późno. No i się okazało, że było za późno. Kurde, to było w ogóle w jego zasięgu, nie? Jeszcze wtedy, tak sobie myślę, że niewiele zabrakło, żeby sprawił sensację, nie? Kurczę, no ale pamiętasz to zdjęcie Piotrka Pędziszewskiego słynne po tej walce z Bedorfem, jak on leży, głowa mu wystaje, jakby po to ring jeszcze tak, był. Tak. I Kawul przy nim stoi i on wyglądał jakby umierał, nie? Mhm. Więc... No tak, no to był straszny mismatch. Myślę, że dużo bardziej sensowne było wtedy zestawienie go z Pudzianem. Mhm. To była jego chyba poprzednia walka. Mhm. Wiesz, no jakby z Pudzianem miał swój moment, nie? Był w dosiadzie i poszedł po Balachę. I wtedy stracił to, co było strasznym błędem, nie? Jakby na pewno żałował tego po czasie. Muszę sobie odświeżyć tą walkę. Natomiast no, z Bedorfem no, to już był mismatch, bo to w jakich oni byli punktach kariery, nie? Bedorf, młody koń, po prostu pełen, wiesz, naturalnego testosteronu. Jak już zawadziliśmy o temat Pudziana, on teraz na Stadionie Narodowym w czerwcu? No, ze Szpilką. Będzie walczył ze Szpilą. Tak. Czy Szpila ma szansę? Nie wiem tego, ale wydaje mi się, że nie. Ale kurde, ja sobie czasami obstawiam różne gale i na KSW akurat da się zarobić. Aczkolwiek nie jestem pewien, nie? Mm. No i ciężko zobaczyć, jak Szpila powstrzymuje zapasy Pudziana. Ja uważam, że Mariusz Pudzianowski nie ma talentu do sportu walki. Biorąc pod uwagę, jak długo jest w tym sporcie, jakie ma możliwości treningowe, to jego rozwój jest dosyć wolny. Szanuję za pewne rzeczy, za pewne trochę mniej. Uważam, że nie jest to specjalnie utalentowany zawodnik, ale pracowitość i determinacja sprawiły, że doszedł na jakiś poziom. A współpraca z Arbim Szamajewem, no i ten knockout na materii, ewidentnie jakby naprawdę wystrzelił pod tym względem, no ale już z Mamedem no klepanie ciosów to nigdy nie jest dobrze odbierane. No przy tej sile, masie i już właśnie tych latach doświadczenia w łapaniu i rzucaniu, to chyba wjedzie w tego Szpilę i Szpilę no, nie wstanie spod niego. Mm.
No tak, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, który wszyscy widzimy. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że zbliża się taki moment jakby w karierze Pudziana, gdzie już po prostu jego zdrowie nie pozwoli na jakby toczenie walki na tak dużej intensywności. Wiesz, no, kariera każdego zawodnika tak wygląda, że dochodzi do wielkiego przełomu, gdzie ten, kto jest bardziej głodny i bardziej żądny zwycięstwa, po prostu go przełamuje, nie? Ale myślę, że to jeszcze nie teraz będzie. Widzisz KSW jakieś potencjalne gwiazdy w przyszłości? No, widzę. Widzę Sebastiana Przybysza głównie. Naszego wspólnego znajomego. Tak jest. No ale to tak go widzę, wiesz, bo go lubię. W sensie nie to, żeby było odbierał teraz jakieś zasługi. On jest mega, mega utalentowany, więc dlatego go wymieniłem jako pierwszego. Tak, znaczy ja się zgadzam, ponieważ Seba ma niesamowity luz, który potrafi przekazać, a ogólnie uważam i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że polskim chłopakom w MMA brakuje luzu. I niewielu jest w stanie wyjść poza jakiś tam schemat, powiedzieć coś inaczej, zrobić coś inaczej. I też się zastanawiam, z czego to wynika, czy oni nie pokazują tego, jacy naprawdę są i potencjał jest większy. No, znasz wielu zawodników i nie potrafią tego przekazać, czy po prostu tacy nie są. Właśnie widzisz, według mnie to, co decyduje o tym, czy zostaniesz gwiazdą w MMA, to nie jest wbrew pozorom twój styl walki, czy to, jak wiele walk wygrywasz, ale też wiele różnych innych rzeczy. No i wiadomo, jest wielu zawodników, którzy sobie świetnie radzą, którzy są niepokonani, którzy idą przez kolejnych rywali jak burza, ale to, co jest na przykład w Sebastianie dobrego, to jest to, że on ma bardzo dobry charakter, nie? W sensie, już abstrahując od pracowitości i tak dalej, no to jest po prostu dobry człowiek, pełen pokory, pełen szacunku do innych, więc no, to jest materiał na gwiazdę, nie? Natomiast nie znam aż tak dużo zawodników, żeby się wypowiadać, no ale na tyle, co pracowałem z różnymi zawodnikami, czy to w KSW, czy byłem świadkiem jakichś zawodników z innych federacji, no to faktycznie oni są często podobni do siebie, mówią w podobny sposób, podobne rzeczy powtarzają. Wiesz, miałem też przyjemność pracować z polskimi pięściarzami młodymi przy produkcji jakichś takich zwiastunów właśnie polskich gal i też często są powtarzane te same rzeczy, nie? Jakby tacy zawodnicy, którzy mówią w sposób charyzmatyczny, ciekawy, to jest cały czas ten niewielki odsetek, który właśnie według mnie ma szansę zwojować coś. Jakby ja uważam, że takim najbardziej niewykorzystywanym najczęściej momentem przez zawodników jest wywiad po wygranej, jeszcze ten w oktagonie, gdzie no przecież parę przeszło do historii. I'm not surprised, motherfuckers. No tak, tak. Surprise, surprise, the king is back. Nie no, ogólnie tych wywiadów nawet wiesz, z ostatniej gali, to co Adesanya zrobił po znokautowaniu Pereiry, że wiesz, zabrał ten mikrofon Joe Roganowi, no to widać, że to są rzeczy, które oni mają ułożone w głowie wcześniej, czy tak. Ta wypowiedź Paddy'ego Pimbletta o depresji, nie? To są po prostu ikoniczne momenty, które mają niesamowitą żywotność, jeśli chodzi o właśnie jakieś social media i tak dalej. Natomiast no, w Polsce często zawodnicy są jakby skrępowani tym, że oni powinni być pokorni, powinni być tacy, wiesz, nie wyzywać, nie trasztokować i przez to wolą powtórzyć setny raz jakiś komunał w stylu, o, klatka zweryfikuje, szacunek, wiesz, i zobaczymy, co promotorzy dla mnie będą mieli. Wiesz, no jakby wiadomo, no chyba każdy wie, że to promotor decyduje o tym, kto z kim walczy, więc siłą rzeczy to promotor decyduje, ale gdyby taki zawodnik wyszedł i powiedział, dobra, chcę tego i tego, dawajcie kontrakt, robimy to, to nie zrobiłby nic jakby zdrożnego, czy nie wiem, wykraczającego poza swoje kompetencje, a przynajmniej jakiś hype by był na taką walkę i też promotor miałby, wiesz, materiał, żeby to promować, nie? Mi się zawsze podobało Rafael Fiziev. On zawsze jakiś robi, po wygranej robi jakieś dziwne wyzwania, w sensie nie wyzywa zawodników, tylko jakichś celebrytów czy znane osoby, zawsze mówi coś fajnego, albo był, jest taki zawodnik Julian Marquez i on po wygranej walce zaprosił na randkę Miley Cyrus i ona mu odpisała, on ma taką ogłoszoną klatę, że jak on sobie wygoli tam serce, aha, to ona pójdzie z nim na tą randkę.
Zrobił i spierdolił to. Sprawę, bo on zaczął jej kolejne warunki stawiać i ona powiedziała, no to nara, nie? O. Więc wyjebał sobie randkę z Miley Cyrus, ale no jakby sam pomysł świetny. Czekaj, nie? A to Binil Dariusz zrobił tę akcję, że do Ilona Muska o tej Tesli coś powiedział, kojarzysz to? Że była taka sytuacja, że jeden zawodnik... Kojarzę sytuację, chociaż to by było dziwne jak na Binila Dariusza, bo on jest właśnie taki pokorniaczek, ale, tak, tak. Ale faktycznie. Coś ale tak... był jakiś taki tekst, że... Tak, że on czeka na Teslę i już ileś miesięcy i ciągle mu nie przywożą. Dokładnie. I Musk odpisał, że dobra, to daj tamtym, nie ma, ja załatwię to. No, prawda. Mega. Wiesz, no jakby Polacy też się tego uczą, jakby ja pracując z zawodnikami, czy to MMA, czy właśnie pięściarzami, też na przestrzeni lat widzę duży progres, nie? Jak zaczynałem na KSW, wiesz, przychodzić i zadawać głupie pytania zawodnikom, to bardzo często spotykałem się jakby z niechęcią, nie? Że ktoś mówił, weź w ogóle wypierdalajcie z tą kamerą, nie? Mhm. Wiesz, a potem systematycznie zaczęły się pojawiać jakieś śmieszne filmiki, zaczęły się pojawiać jakieś, wiesz, wywiad z Mamedem po francusku, nie wiem, potem przychodzę na KSW, już kilku tych zawodników już mnie kojarzy z tego, więc sami wręcz chcą, wiesz, powiedzieć coś fajnego, pokazać się od trochę innej strony, nie tylko takiej technicznej, że no tak, okres przygotowawczy bardzo ciężki, 20 jednostek tygodniowo, no a teraz weszliśmy tutaj na lżejsze obroty, już cięcie wagi, coś tam. Fajnie, to na to są wywiady, nie wiem, z jakimiś portalami branżowymi, które to interesuje. Natomiast wiesz, no ja na przykład zawsze chciałem pokazać jakąś twarz zawodnika inną niż widzianą właśnie w tych wywiadach, czyli pokazać go jako człowieka, zażartować z nim, wkręcić go w coś, sprawić, że nie wiem, będzie mógł się zachować w jakiś inny sposób. Więc no wiesz, jakby widzę progres też w tej super, kwestii. Super, to jest świetne i warto w to iść też. Właśnie z taką osobą, która też robi fajne, zakulisowe, luźne materiały, jest Filip Sadowski z Poznania. Tak, tak. Więc zarówno twoje, jak i jego materiały są jak najbardziej godne polecenia, bo totalnie jakby ciężko znaleźć inne miejsce, gdzie można zobaczyć tych zawodników troszeczkę od drugiej strony, a no kibice lubią, nie? Jakby poczuć się troszeczkę bliższą więź, poczuć się częścią tego wszystkiego z zawodnikami. Jak już zawodziliśmy o tym... Proszę. Filip Sadowski w ogóle świetna postać, jeśli chodzi o robienie backstage'y. Zresztą wydaje mi się, że gdzieś tam zaistniałem w tej dziedzinie też pod jego chwilową nieobecność, właśnie biorąc ten backstage Pitbulla i dzięki temu to wszystko się tak pięknie potoczyło, ale zawsze też uważałem, że świetnie to robi, więc... Warto sprawdzać. Już jesteśmy przy temacie KSW, to jeszcze jaki jest twój typ na walkę Marian Ziółkowski, Saladin Parnas? Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, delikatnie na Mariana Ziółkowskiego bym stawiał, ale to też dlatego, że mam jakąś taką sympatię dla niego. Może trochę osobistą, a też trochę jakby po prostu podoba mi się styl jego walki. To, że on, ja się po prostu solidaryzuję z wysokimi i szczupłymi. No tak. I jeżeli ktoś potrafi wdrożyć taki game plan właśnie dla wysokiego, szczupłego, czyli dobra kontrola kickbokserska, plus jeszcze potrafi w parterze czynić użytek z długich kończyn, no to zawsze się interesuję takim zawodnikiem. Super. Chciałbym jeszcze na zaraz wrócić o jiu-jitsu mimo wszystko. Podcast okay. Związany z jiu-jitsu, ale jak już siedzimy w MMA, posiedzieliśmy trochę w Polsce, to przelećmy się za ocean. Na co najbardziej czekasz teraz UFC? Albo inaczej, nie konkretnie, ale jaka kategoria na przykład teraz najbardziej cię jara? Albo jaki zawodnik, zawodnicy? Co tam cię najbardziej w tej chwili w KSW, w UFC tutaj na co zwracasz uwagę? Słuchaj, no to ogólnie zwracałem mocną uwagę przez cały marzec na to, co się działo w UFC, bo to był jeden z najlepszych miesięcy chyba w historii tej organizacji. Była gala z Jonem Jonesem, była gala w Londynie, także no wiesz, teraz jakby też mocno zaczęliśmy kwiecień. Czy na coś czekam? Czekam na pewno na to, co się wydarzy w wadze ciężkiej, czy dojdzie do superfightu Jona Jonesa ze Stipe i w ogóle jak zmieni się dynamika tej kategorii wagowej. Zresztą za chwilę mamy walkę Pawlowicz-Blades, która być może wyłoni kolejnego pretendenta. Ciekawe, co będzie się działo w kategorii półciężkiej, która... No z wiadomych przyczyn jest dla nas interesująca, no bo gdzieś tam Jan Błachowicz powiedział, że zejdzie do 8-4. No okej,
To lekko mnie zszokowało. No twierdzi, że wie, jak to zrobić, że tylko jednocześnie powiedział, że nigdy w życiu nie walczył poniżej 9-1. Aha. No, oczywiście na pewno ma dostęp do świetnych dietetyków, ale znaczy podoba mi się ruch z tego względu, że faktycznie w tej półciężkiej byłoby mu ciężko w tej chwili, a już nie ma tyle czasu, dochrapać się o jakąś dużą walkę, nie mówiąc już o walce o pas, bo no, gdzieś ta walka z Ankalejewem go od tego odepchnęła. No chyba tak. A gdzieś tu ma ten punkt zaczepienia w postaci Adesani w wadze średniej i może faktycznie ciężko widzę to zbijanie. No, jakby kategoria półciężka jest faktycznie trudna, no bo teraz ten mistrz, który jest obecnie, a którego właśnie imię i nazwisko na chwilę zapomniałem, on nie ma żadnego przecięcia z Janem Błachowiczem. No, Jiří Procházka podobno ma zagwarantowanego title shota, jak tylko wróci. Gdzieś tam widziałbym Błachowicza właśnie z Procházką. To, co się może wydarzyć, no właściwie ciężko jest przewidzieć, nie? Dalej, kategoria średnia. Mamy Adesanię, mamy Roberta Whittakera, który już dwa razy przegrał z Adesanią. Właściwie jest chyba jedynym zawodnikiem, który może zagrozić Adesanii na ten moment, ale też pojawił się Dricus Duplessis, tak, gdzieś tam w tym top 10. To też jest na przykład elektryzujące zestawienie. Już sam fakt, że gdzieś to się pojawiło w dyskursie takim medialnym, już nam coś o tym mówi, że faktycznie jest to do zrobienia. No jest tam jeszcze Paulo Costa, wiadomo, Marvin Vettori też po zwycięstwie, może nie tak przekonującym, ale jednak. Eugene Berman, czyli trener Adesani, powiedział, że bardzo nie chcą się bić kolejnego rewanżu i wymienił Duplessisa, wymienił Shona Stricklanda i wymienił Jamaya Hilla jako ewentualną wycieczkę znowu do półciężkiej. No Strickland ostatnio nie dowodzi w walkach, bym powiedział, ale dowodzi na konferencjach. Nie można nie lubić, ja się nie zgadzam z jego 99% z jego poglądami, ale no zawsze coś odpierdoli, to miło popatrzeć. To prawda, no ale to by była łatwa walka dla Adesani. Sean tak, Strickland jednak. Tak, tak. Taki... Duplessis, mam wrażenie, większe zagrożenie nokautem by sprawiał, aczkolwiek jeżeli by nie znokautował, to też by Adesani by rozstrzelał. Co my tam mamy dalej? Welterweight, półśrednia, mamy nowego mistrza, już sposobią Colby'ego Covingtona do walki z nim. Masvidal zakończył karierę, więc tak, go już tutaj nie liczymy. Gilbert Burns, kurde, no mega kategoria. No tak, Khamzat. No i co, no właściwie kurde, każda kategoria. Mógłbym tutaj, wiesz, lecieć teraz w dół i w każdej lekka, kurde coś się dzieje. Mateusz Gamrot. No tak, tak. Jak ty tam widzisz jego szansę do chrapania się walki o pas? Słuchaj, no to zwycięstwo z tym Jalinem Turnerem to może nie jest jakiś mega medialny strzał, ale no zajebiście, że jednak dopisał win na swojej ścieżce. No bo... Na pewno zrobił punkty sobie w organizacji, nie? U matchmakerów. No wiesz co, ja nie wierzę ogólnie w to robienie tych punktów i to, że on faktycznie jest dostępny, że na każde wezwanie, że podejmuje walkę z każdym i tak dalej, to jakby wiele razy UFC już pokazywało, że wcale nie szanuje takich zawodników i nie jakby nie rewanżuje im się jakimiś preferencyjnymi warunkami. Więc tutaj bym w to nie wierzył za bardzo. No ale dobrze, że wrócił jakby na zwycięski szlak. No kurde, myślę, że Gamrot to jest taki zawodnik, który w perspektywie trzech kolejnych lat no to będzie wojował w top 5, nie? Spokojnie. No ja trzymam kciuki, bo szczerze mówiąc, od razu w momencie, kiedy Gamrot przechodził do UFC, ja nie byłem dobrej myśli. Uważałem, że patrząc na niego gdzieś tam trzy ostatnie walki w KSW, że nie rozwija się stójkowo i no po prostu brakuje, a jego zapasy będące kosmiczne na naszym poziomie tam się staną dobre, co najwyżej. Okazało się, że nie, że jego zapasy dalej są kosmiczne. DC się jarał, inni trenerzy tam zapasów się jarali. Stójkę ewidentnie rozwinął, wyjazdy do ATT ewidentnie mu służą. Jakby uwierzyłem bardzo w Gamrota i przyznaję, zwracam honor, przepraszam za to, że nie wierzyłem. Szkoda tej walki z Dariuszem, zwłaszcza, że Gamrot jakby nie do końca był w niej, wydaje się, sobą. Ale jeszcze no po prostu parę rzeczy do załatania, ta kontrola w parterze po przewracaniu. To był też słaby meczop dla niego, nie? Ten Benil Dariusz to był zawodnik, który jest bardzo solidny we wszystkich płaszczyznach.
i nawet w tej zapaśniczej był w stanie się przeciwstawić. Natomiast Gamrot, spotykając przeważnie rywali tam w kategorii lekkiej, no to jednak zapaśniczy jest od nich lepszy, nie? Przynajmniej do tej pory tak było. Nawet Armana przecież gdzieś tam to prawda. Zmielił. Więc to jest w ogóle gość, który wprowadził znowu na salony ten chain wrestling, jakby grę parterową, którą chce się oglądać, nie? To, że on idzie, wiesz, po jedną nogę, przechodzi do jakiejś innej pozycji, to jest mega widowiskowe i myślę, że jakby też kibice dlatego go lubią. Plus ma fajną oczywiście osobowość taką medialną, nie? Że produkuje dużo jakichś śmiesznych filmików z tymi spiderami, pająkami i tak dalej, różne te wywiady po angielsku, to też ma swój urok na pewno. No ale co, no kategoria jest przejebana, no Makhachev, zresztą Gaethje, Fiziev, niedawna walka Warrior właśnie w Londynie, no to są wszystko rzeźnicy, nie? Jakby już Gamrot był blisko finalizacji walki z Justinem Gaethjem, że gdzieś go tam zahaczał, powiedzmy, medialnie. A tutaj się okazuje, że Gaethje jest tak naprawdę w tym momencie potworem, nie? Że to by nie była walka pod tytułem wschodzący newcomer z gasnącą gwiazdą, tylko raczej byłaby to walka wschodzący newcomer z totalnym rzeźnikiem, nie? Który... Tak jak było w walce z Fiziejewem właśnie. No tak, no ja byłem mega zaskoczony jakby postawą Gaethjego w tej walce, nie? A Fiziejew, no to jest też, kurde, morderca, nie? Więc no ta kategoria jest bardzo mocna. Zwłaszcza, że mamy, wiesz, jeszcze tutaj Oliveirę, mamy Makhachewa, mamy Chandlera, więc no Dustin Poirier, kurde, mega mocna kategoria i właściwie w tych niższych wagach właśnie w lightweight i featherweight, no ta rywalizacja jest szalona, nie? Zresztą ten Sean O'Malley, wagę niżej, kto tam jest teraz mistrzem? No, jak Sean O'Malley wygrał z Petrem Janem, wprawdzie bardzo bliską decyzją kontrowersyjną, to ja byłem w szoku, nie? Mistrzem wagi piórkowej jest... Aljamain Sterling jest teraz. Nie, to jest Kogucia. Teraz... Czekaj, jest wakujący tytuł. Znaczy, Alex Volkanowski będzie bronił z Jairem Rodriguezem. Po tej walce z Makhachevem wraca do piórkowej. To przesadziłem, to mnie aż tak nie interesuje, ale faktycznie... Volkanowski to nie jest najefektowniejszy zawodnik na świecie. No ale kurde, ta ostatnia walka w tym lightweight z Makhachevem, no to było coś świetnie niesamowitego. Kurde. Naprawdę było blisko. Nie, no to pokazał, że ma jaja totalnie, ale po prostu sama kategoria może nie jest aż tak interesująca. I też no, gdzieś tam obnażył pewne jednak luki Makhachewa, gdzie wydawało się jeszcze jakiś czas temu, że no, znaczy dalej uważam, że jest faworytem z każdym, ale wydawało się takie niedoruszenia po tym, jak rozwalił Oliveirę, to naprawdę mówię, a co, znowu trzeba będzie poczekać, aż skończy karierę jak Khabib? No tak, jednak pokazał, że krwawi. Gdzieś są, no, luki. No tak, no jeszcze jest Holloway, zresztą będzie teraz się bił z Allenem, nie wiem czy w ten weekend, czy tak, w kolejny. Najbliższa gala, kurwa, taka walka, że z porażki jednego i drugiego będzie mi smutno. Mm-hmm. No tak, w ogóle ciekawy jest fun fact a propos Arnolda Allena, UFC go promuje jako niepokonanego w UFC. On faktycznie ma tą jedną skazę na rekordzie z Marcinem Polish Zombie Wrzoskiem. To jest niezła taka historia, wiesz, coś to w prawda stylu tego, że Conor miał walkę z Kornikiem. Arturem Sowińskim, tak. Jakiś jest taki, w internecie do obejrzenia. To jest kolejny taki, wiesz, easter egg w stylu właśnie tego Gustafsona, co na początku no, jak się sięgnie w te rekordy, czasami popatrzę na te pierwsze walki, to tam się można znaleźć perełki. Tak, natomiast wracając do tych kategorii wagowych, to co chciałem powiedzieć, faktycznie Kogucia, Petrian, Aljamain Sterling, Sean O'Malley, to jest też mega, mega kategoria, nie? Więc no właściwie, kurde, w każdej kategorii wagowej w UFC się dzieje. Może jakoś nie śledzę tych kobiecych dywizji, ale no... Tam się mniej dzieje. To tak z grubsza ci odpowiedziałem na pytanie, na co czekam w UFC w najbliższym czasie. Bardzo mi się podoba taka rozwinięta odpowiedź. Dobra, muszę przejść do jiu-jitsu, bo jest to podcast dobrze, o jiu-jitsu. Dobrze. Czy ty kiedykolwiek startowałeś na jakichś zawodach, albo chociaż o tym myślałeś? No kiedyś startowałem chyba raz, no. Jak poszło? Nie za dobrze. Startowałem tak na samym początku swojej przygody z jiu-jitsu. Tam chyba dwie walki przegrałem, jedną wygrałem, albo na odwrót może.
No, albo może musiałeś zacząć od wygranej, jeżeli poszedłeś, zawalczyłeś na tych zawodach więcej niż jedną. Nie, bo to były takie zawody, gdzie tam nie było drabinki turniejowej. Każdy z każdym? Chyba to było tak, że każdy z każdym. Okay. Więc to ja w ogóle pierwszą walkę przegrałem i to w 10 sekund, wiesz, balachą, więc po prostu byłem w szoku, kurde, gość tak szybko mnie zaskoczył tą akcją, jakby nie wiedziałem w ogóle, z czym to się je i totalnie, wiesz, mnie to wybiło z rytmu. Zresztą w ogóle nie miałem też żadnych umiejętności, jeśli chodzi o sprowadzanie walki do parteru, wiesz, ze stójki, więc no to była taka ciekawa przygoda. Też pamiętam, że startowałem w takiej nietypowej kategorii, 81 kilo chyba, a wtedy na co dzień ważyłem z 84 i już chodziłem, kurde, 2 tygodnie i byłem taki, muszę robić wagę i wiesz, jak będę robił tę wagę. No tam trener powiedział mniej więcej, jak się robi wagę, żebym sobie poszedł na rowerek, żebym trochę się spocił, żebym tam z płynów delikatnie zszedł w ostatnich tam chwilach, no ale wiesz, no 8,4 a 8,1 to nie jest taka różnica wagowa, żeby tutaj się na przykład nawadniać przez tydzień, a potem odciąć wodę i wiesz, totalnie zejść. Tylko bardziej taka, że chłopie, ty się niczym nie przejmuj, po prostu sobie to zrobisz. Tylko, że i pewnie, jeżeli to było dosyć dawno, jak zaczynałeś, to ważenie było rano. Tak, tak. A teraz już tego nie ma na zawodach jiu-jitsu, grapplingowych. Masz ważenie, no na przykład pół godziny przed startem kategorii, nie? Na zasadzie nie masz czasu na regenerację, nie masz czasu na nawodnienie się. Jak przesadzisz z tym zbijaniem wagi, no to wyjdziesz jak zombie, jak trup. Ja dużo startowałem na białym i niebieskim pasie, głównie na białym, więc pamiętam właśnie też ten okres, że waga była na przykład od 7 była rano, więc mogłeś przyjechać, się zważyć, a potem się jednak wpierdalać. Aha. Były nawet czasem takie zawody, że można było już wieczorem, dzień wcześniej przyjechać, nie? Jakby rozumiem, z czego to wynika, trzeba było oduczyć trochę zawodników jiu-jitsu, amatorskiego sportu, zażynania się, bo to ani zdrowe, ani dobre. I no teraz już wszyscy wiedzą, że tak jest, więc albo robisz wagę w jakiś mądry sposób, albo po prostu idziesz do kategorii wyżej. Ja miałem kiedyś taką walkę, były takie niewielkie zawody w Gdańsku, ale przez jakiś czas regularnie organizowane Pound Out Cup, Bushido Cup, które Pound Out sponsorował, była taka marka, która poszła bardziej w siłowniane klimaty, to Bartek Pyrzewski, judoka z Gdańska, organizował. Zawsze na tym startowałem. To były zawody na UGI, ja jestem zawodnikiem UGI, no ale no kurde, no masz zawody w Gdańsku, nie? Jedyne, no to, to jak obowiązkowo. I startowałem kiedyś w kategorii, wagi była ADCC i startowałem, więc musiałem wystartować w 8-8, ale ja wtedy poszedłem dużo mniej. Ja to byłem w UGI, to jeszcze gdzieś tam w tym 7-6 startowałem, może już trochę więcej ważyłem. No nieważne, no w każdym razie startuję sobie z dużą niedowagą. I dostaję typa, gdzie mi później powiedzieli, że on właśnie robił wagę, że on tydzień temu jeszcze startował półciężkiej w MMA. Aha. I do tego już zbijał i do tego też zbijał i tak dalej. Wychodzi taki wielki chłop. Kurde, prawie mi się udało tam zrobić mu sweepa, ale gość był pojebany. Gość mi przed walką bił się po piersiach jak Tarzan, a w trakcie walki, jak mnie trzymał gdzieś tam z góry, no to szeptał mi na ucho, nie dasz rady. Dasz rady. A ja tak, o kurwa, nie? Sam fakt, że stary w parterze szeptał ci do ucha, już tak, niezależnie co mówił, już właśnie. Jest lekko dziwne. I ja kurwa, ale ty, to prawie zadziałało przeciwko niemu, bo ja się tak wkurwiłem, że go prawie odsweepowałem wtedy. Zabrakło troszeczkę siły i do kończenia tego sweepa. Aha. I ostatecznie przegrałem chyba 4-2 na punkty, ale no kurwa, jeden z najdziwniejszych moich przeciwników, no. Także fajne są przygody na takich zawodach. Wiesz, o tych, co ja ci mówiłem, o tych zawodach grapplingowych, to ja w ogóle, wiesz, tam trenowałem, nie wiem, 4 miesiące może, więc sam fakt, że ja wpadłem na taki pomysł, że trzeba robić wagę, to jest jakiś pierwszy taki, zresztą wiesz, jak początkujących spotykasz na matach różnych, to oni są tacy wkręceni, nie? Że tak. Są podnieceni, że są zawody, że właśnie trzeba zrobić wagę. Ja tam stary dzień wcześniej wziąłem od dziadka takie leki na odwadnianie się. Jakoś tam się nazywało, tak, coś tak. Z sikaniem, nieważne. W każdym razie wziąłem to i byłem wtedy u dziadka, wziąłem to u niego i kurde, stary, ledwo dojechałem do domu, nie? I potem tak lałem, że po prostu wylałem chyba cały płyn mózgowy, nie? Po prostu ja tam na tą wagę przyjechałem, ważyłem chyba z 77, czy coś takiego, nie? Wagą, więc miałem jeszcze w drugą stronę miałem hardkorowy zapas, nie? Więc
straszna głupota, tak, z perspektywy ale czasu. Ale no tak, to trzeba przerobić samemu, a to co mówisz, że właśnie z początkujący są tacy wkręceni, no to pamiętam w czasach właśnie, kiedy trenowaliśmy jeszcze na WF-ie, wszyscy jakby 3/4 klubu było białymi pasami, to gadki o suplementacji, gadki o kimonach i różnych markach non-stop, nie? Później to się zmieniło i pamiętam, był taki okres w historii naszego klubu, że wychodziłeś w trening, wychodziłeś ze szatni i jedyne, o czym dało się posłuchać, bo cały czas rozmowa kilku osób na ten temat dominowała szatnię, było Diablo 3. No, główny trener grał, tam jakieś brązowe pasy grały, kurwa, Diablo 3. o lutowaniu wszystko było. No. Tak, a te białe i niebieskie pasy o kreatynie. Tak, dokładnie, no, jakby wiesz, no, suple były najważniejsze. No, bez kitu też miałem element, moment taki w swoim życiu, że mi się wydawało, że te suplementy to jest coś ważnego i też tego zjadłem trochę i nic się nie wydarzyło. To jak stylowo byś się określił w parterze, czy ty jakby sobie walczysz gardą, czy starasz się z góry, no rozumiem, że jednak trenujesz ten parter w kierunku parteru pod MMA bardziej? Nie, nawet nie. Ja już w ogóle MMA mnie nie interesuje w takim względzie, że nie chciałbym nawet walczyć chyba w MMA, bo po prostu nie chcę dostawać ciosów w głowę, bo już też trenowałem swego czasu boks tajski trochę częściej. I już doszedłem do takiego momentu, że nie chcę mieć obitej gęby cały czas i nie chcę mieć cały czas takiego półwstrząśnienia mózgu, więc już sobie darowałem. Natomiast tak se trenuję, wiesz, no, czysto zajawkowo. Nie wiem, czy mógłbym określić swój styl. Słuchaj, mogę ci określić, jakie mam najsłabsze strony, bo o tym najczęściej myślę. No. Jestem słabo rozciągnięty, więc po prostu dużo czasu teraz spędzam rozciągając się, żeby zwiększyć po prostu swoją sprawność fizyczną, mobilność. No i w obecnym momencie, kiedy się spotykamy, nie jestem też w jakiejś super dobrej formie. Mhm. Delikatnie muszę parę kilo zrzucić, żeby trochę nabrać takiej dynamiki, wiesz, w poruszaniu się, bo za często po prostu leżę. A trenujesz teraz regularnie? Tak. No od jakiegoś czasu w miarę regularnie. Miałem taki epizod w zeszłym roku znowu, że miałem problem z tym kręgosłupem, jakiś taki mocny, tam mi się coś rozlało. W ogóle przez miesiąc leżałem w domu, praktycznie nie wychodziłem, brałem codziennie tramal, kilka tabletek i po prostu bez tego tramalu nie mogłem żyć i jakoś od tamtego momentu systematycznie dochodzę do, wracam po prostu do sprawności. Słuchałeś wtedy rapu Łódź Paniu? Nie, ale koledzy, którym mówiłem o tym, że biorę ten tramal, mówili, o zajebiste, ja od tego jestem uzależniony, albo no wiesz, jakby każdy o tramalu miał dużo do powiedzenia, więc ja w pewnym momencie już doszedłem do takich myśli, że kurde, może ja też już jestem od tego uzależniony, nie? No bo w sumie biorę to, wiesz, 3 razy dziennie, taką dawkę, że już tam na tym Hypril czytałem, że są jacyś ludzie, którzy sobie to ćpają, tak wiesz, do oglądania telewizji, nie? Że biorą sobie na przykład tą dawkę co ja i mają fazę jakąś, nie? No i stwierdziłem, że nie, to pierdolę, to odstawiam w ogóle ten lek. Odstawiłem i czułem się najgorzej, nie? W sensie, że byłem, wszystko mnie bolało, kości, stawy, wiesz, sama ta kontuzja, no masakra, nie? Więc no, to nie był najlepszy czas. No ale jakoś tam się udało z tego wyjść i tak działam właśnie na takiej zasadzie, że coś się psuje, potem to naprawiam, dochodzę do względnie dobrej formy, coś się znowu psuje, znowu to naprawiam i gdzieś tam oscyluję na w miarę tym samym poziomie, jeśli chodzi o kondycję fizyczną. No i tyle, tak bym określił swój styl. Czekaj, to że możemy dojść do tego, bo to jakie jest twoje ulubione poddanie, które takie, które sprawia ci najwięcej satysfakcji? Twister. Twister, tak. Dobra, tej odpowiedzi się nie spodziewałem. No nie, ale znaczy nie mówię, że najczęściej poddaję twisterem, raczej dość rzadko, ale wiesz, jak już się uda, to jakby nagroda jest bardzo duża, nie? No bo to jest bardzo rzadko występujące poddanie. Ale o dziwo gdzieś tam pasuje mi pod względem fizycznym też, nie? W sensie do wielu poddań trzeba mieć na przykład mobilność stawów biodrowych dużą, ja mam tutaj na przykład dość małą, więc akurat twister jest w moim zasięgu, jeśli chodzi o sprawność fizyczną. Też ludzie mają słabą obronę przed twisterem zazwyczaj, bo to jest tak rzadkie poddanie, że bardzo często wydaje im się, że polepszają swoją pozycję, a tak naprawdę pakują się w to poddanie.
Co najczęściej występującymi poddaniami ogólnie w parterze, to jest duszenie zza pleców, nie? To ja częściej na przykład duszę zza pleców niż poddaję balachą, nie? Duszenie ma do pleców ma to do siebie, że najpierw trzeba dojść do pleców, co już świadczy o tym, że gra jest na tyle rozwinięta, że te plecy zdobyłeś. No więc może to jest twoja tutaj styl, czyli szukanie pleców. Znaczy, no wiadomo. Nie przesadzałbym. Super pozycja, ale no jakby ja uważam, że tak, Mataleo ma wysoki stopień satysfakcji i poddanie Mataleo jest takie yes, nie? Takie bardzo czyste i fajne, bo nie każde poddanie daje aż tyle przyjemności. Każde daje, ale aż tyle, to niekoniecznie, więc ja tutaj się zgadzam i wprawdzie u mnie to by było jeszcze ta różnica, że to wykorzystałbym kołnierz i jakiś bow and arrow. Bardzo lubię, zresztą kiedyś złomiarze się podobno bardzo specjalizowali w tym poddaniu, więc staram się podtrzymywać tradycję i no lubię dusić kołnierza bardzo. Trochę czas nas goni, ponieważ Kuba ma pracę, a nie, że se jeździ po Polsce i nagrywa podcasty o jiu-jitsu. I chciałem jeszcze jeden temat poruszyć, czyli Studio Wszędzie. Cykl, który Kuba właśnie od jakiegoś czasu wrzuca do neta, na YouTube'a, na Spotify'u znajdziecie całość. Krótkie, rapowe, jakby zwroteczki, szesnastki, nagrywane z całego w sumie świata, bo jakby tutaj duża jest różnorodność tego, skąd jest to nagrywane. I w Polsce, i za granicą, ostatnio było z Londynu, wcześniej było z Islandii, z Jordanii chyba było, tak? Tak. Z Petry. Super zwroteczki, więc jakby nie cały pełny kawałek, tylko od razu nawinięte gęsto. Ja bardzo właśnie lubię to, że praktycznie w każdym znajdziecie jakiś wers dotyczący sportów walki, sztuk walki, ale nie jest w tym cały kawałek, więc właśnie to jest tylko taki smaczek. Słuchaj, jak ci to idzie? Niesie się to po internecie? Bo ja pamiętam, ja mówię, no śledzę twoją karierę od czasów freestyle'owych, bardzo lubię Smoke Sex Serpent Mixtape, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, skąd ten serpent ci się wziął. Serpent może mi się dodał od czegoś innego. Smoke Sex Mixtape. Smoke, tak? Sex Mixtape, no. Okay. Był taki album. Muzeum Miłości, bardzo polecam, kawałek do sprawdzenia. Aha. Jest ciekawe, świetny. Kurde. Czasami wracają do mnie te utwory w jakichś takich dziwnych momentach, jak na przykład teraz, że to powiedziałeś. Natomiast wczoraj miałem ciekawą sytuację, bo byłem w radio. W związku z tym Studio Wszędzie i z kolei ziomek mi powiedział o kawałku Jestem Skończony, nie? Z tam mojej czwartej płyty solowej, to było w 2014 roku, więc w ogóle 10 lat temu i nagle wraca do mnie taki kawałek i tego samego dnia jeszcze mój DJ się mnie spytał o jakieś wersy po prostu i okazało się, że to z tego kawałka, nie? Więc jakieś takie dziwne połączenia się dzieją. Natomiast dobra, wracając do tego pytania. Ja pamiętam, że po prostu w pewnym momencie kiedyś powiedziałeś, tak jakby wprost powiedziałeś, że nie wiesz, dlaczego to nie idzie. Nie? Teoretycznie super rapujesz, potrafisz i oldschoolowo, i newschoolowo na różnych bitach się odnaleźć. Zawsze miałeś charakter takiego zadziory, tak? Teraz widzę, że już jesteś dojrzalszym, spokojniejszym człowiekiem, ale zawsze byłeś takim trochę, wiesz, zadziornym, pyskatym kolesiem. Mhm. Jakby, no, przepis na sukces i jakby ty chyba też sam tego nie rozumiałeś, czemu tak nie idzie. Czy Studio Wszędzie coś zmienia, czy robisz to już czysto tak luźno dla zajawki, no czy ty zmienia. Chciałbyś jeszcze wypuścić płytę? Nie, wiesz co, nie myślę w ogóle o płycie, natomiast jeśli chodzi o Studio Wszędzie, no to pierwszy raz robię coś totalnie dla siebie i na wyjebie bez presji. Jakby to się zaczęło w momencie, kiedy ja już właściwie nie byłem aż tak aktywny rapowo. Była pandemia, nagrałem Hot 16 Challenge w lesie, jakby strzaiłem, że to jest bardzo przyjemna forma pokazywania ładnego widoczku, rzucania zwrotki, że ma to jakiś sens. Zresztą też się to zbiegło z założeniem przeze mnie TikToka i po prostu doszedłem do wniosku, że to, co robię, pasuje do tej platformy. No i zacząłem sobie jeździć, ogólnie pokazywać Polskę, różne fajne miejsca, morze, góry, Mazury, wiesz, jakieś takie naturalne bardziej klimaty. No i gdzieś tam ten projekt się rozwinął tak, że zacząłem zabierać to studio też za granicę. Byłem na Maderze, tam nagraliśmy dwa premierowe odcinki zagraniczne. Byłem też w zeszłym roku pod koniec sezonu w Jordanii, gdzie nagrywałem kawałki na pustyni na granicy Jordanii i Boże, żebym teraz nie pomylił. Czy z drugiej strony? Nie, chodziło o Arabię Saudyjską. Okay. Na południu. Nagrywałem w jakimś kanionie, wiesz, w Amanie, w stolicy Jordanii.
teraz byłem na Islandii, więc no generalnie zabieram to studio w różne ciekawe miejsca, rapuję i też ciekawy jest odbiór tego, bo ludzie naprawdę gdzieś tam to zauważają, zauważam, że zaczyna to docierać do wielu osób. To jest dla mnie na pewno bardzo miłe, natomiast mam taką podstawową zasadę, że się do niczego nie zmuszam i jakby to nie znaczy, że teraz będę jakby na siłę próbował coś z tego ugrać. Po prostu to robię i zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, ja polecam bardzo mocno posprawdzać sobie, czy na Instagramie Flinta, czy na YouTubie, czy właśnie jest cały zestaw na Spotify wydany. Na Spotify jest zeszły sezon na razie, 2022, natomiast sezon 2023 jeszcze się tworzy, to znaczy od marca, chyba w marcu wrzuciłem pierwszy odcinek tego sezonu na Islandii, no to jakby ja teraz na bieżąco podróżuję po różnych miejscach i nagrywam nowe rzeczy i od razu je też wypuszczam, więc to nie jest tak, że tam przygotowuję to wcześniej, tylko to się dzieje na bieżąco teraz. Można śledzić moje TikToki, Instagramy i tak dalej, żeby widzieć nowe odcinki. Teraz ostatni wyszedł właśnie z Londynu, jak byłem na UFC, to nagrałem przy okazji właśnie zwrotkę taką trochę grajmową. Natomiast teraz ruszam w Polskę z powrotem, więc będą się pojawiać już na dniach jakieś kolejne nowe odcinki. Zapraszam do Trójmiasta. Bardzo dziękuję, myślę, że odwiedzę jeszcze. Chętnie ugoszczę. Słuchaj, ja nie mogę nie zadać mojego standardowego pytania na koniec podcastu. I od ciebie oczekuję, że nie będzie strzału w niebo, jak to się właśnie w środowisku rapowym mówi. Jeżeli możesz wziąć dowolną osobę, nie ze środowiska sportu walki, ale jakąś znaną najlepiej, i po prostu przejechać się po niej na macie. Co to znaczy przejechać się po niej? Upokorzyć ją? Czy pobić, upokorzyć, zadusić? No co nie? No, w ogóle się nie odpowiem na to, bo to się kłóci jakby z ideą sportu walki. No. Wiesz, że czasami zdarzają się takie walki, większość treningów walk to jest piąteczka, to są koledzy i tak dalej, ale zdarzają się czasami momenty, w których jakby po prostu ta natura dzika, ten atawizm przejmuje kontrolę i przez chwilę jest pizgawica mocna. Ale o ile ten atawizm wiesz, się pojawia... W tym pytaniu chodzi o to, żebyś powiedział o kimś, kto cię wkurwia. Rozumiem, chodzi o nagłówek do tego wywiadu po prostu. Na przykład, wiesz, odpuściłem sobie... Dobra, okej. Możesz powiedzieć też, z kim byś chciał po prostu zrobić trening, zrobić waleczkę ze względu, że lubisz tą osobę, szanujesz ją i chciałbyś z nią spędzić czas i pokazać jej coś, czym się jarasz. To jest taka pozytywna wersja tego pytania. Ale chciałbym też, żebyś powiedział, kogo nienawidzisz. Nie, no nie powiem ci, bo jakby, tak jak powiedziałeś, atawizmy się pojawiają, jakby pojawia się czasami eskalacja przemocy w trakcie walk. Natomiast sytuacja, w której ja noszę w sercu jakąś zadrę i nienawiść, która kiełkuje i po prostu znajduje ujście na macie, to jest w ogóle totalnie sprzecznego, nie? Totalnie, dobra, wiesz, mógłbym Putin, się pokulać z Arabem na przykład, ale nie dlatego, że go nienawidzę, tylko dlatego, że wiem, że trenuje parter. To też jest raper dla tych, którzy nie wiedzą. Aha, a miałem podać kogoś właśnie związanego z muzyką, tak? Czy nie z muzyką, czy z czymkolwiek. Może być, jakby powiedz, kogo chcesz. No dobra, może być Arab, mogę sobie z nim zrobić kulankę. Chętnie bym zobaczył po prostu na jakim jest poziomie i podejrzewam, że na dużo wyższym ode mnie, więc niech będzie. Okej, ja właśnie pamiętam, Arab pojawił się w internecie, kiedy był taki reality show zrobiono takiego idola raperskiego i on wyszedł taki zajebany po prostu i nawinął zwrotkę o paleniu lolków, która była tak śmieszna. Ale w ogóle cały ten program był trochę dziwny. Pamiętam z niego taki cytat. Wyszło jakichś dwóch chłopaków, nawinęli poprawnie, powiedzmy. Aha. I Peja mówi, najlepszy szczeciński rap od lat. Aha. Wiesz, jak się zastanawiasz, kto jest w tym Szczecinie, w sensie Szczecin ma swój specyficzny Widziałem styl, nawet nie? Taki suchy film, ale... Były kiedyś były takie popularna seria, bo absurdy polskiego rapu, czy coś takiego. I tam właśnie było, jak Peja mówi, to najlepszy szczeciński rap od lat. I tam Łona. Leci, wiesz, Łona, Sobota. Widzi, Peskitu. Śmieszne. Nie wiem, ale nie wiem, na ile dziwny to było. To był format. Nie wiem, na ile to było, wiesz, takie złośliwe. Bardziej wydaje mi się, że to wynikało z jakiegoś takiego po prostu chęci spropsowania. Ja rozumiem. No, Rysiu to w ogóle się zmienił i w ogóle jest zajebistym kolesiem też teraz. Mógłbym na przykład zrobić kulankę, bo on z tego, co się orientuje, jest czarnym pasem judo, tak, nie? Więc jakby tutaj z pełnym szacunkiem, ale też
też. Też z pełnym szacunkiem, ale fajny. Muszę powiedzieć, że w tym kawałku, bo Peja ma kawałek Randori. Tak. Fajny kawałek. Natomiast jest tam wers, coś tam, że słyszę matę, coś tam słyszę komendę, poprawiam czarny pas, który niebawem zdobędę. Tak. Jak możesz mieć ten czarny pas, jeżeli jeszcze go nie zdobyłeś? To jest taki po prostu... Już ci odpowiadam. To jest afirmacja w ogóle. Cały polski rap jest afirmacją. Poprawiasz czarny pas jakby w swoich już myślach. Okej. Już to widzisz, nie? Ma to sens. I nagle przenosisz się do swojej rzeczywistości zastanej. I mówisz, że zdobędziesz go niedługo, nie? Okej. Okay. Ale faktycznie też było to dla mnie jakimś... Ty potrafisz wytłumaczyć. No właśnie, no, może faktycznie jest jakaś nieścisłość w tym... ale to też, no. Też właśnie gdzieś w internecie, czy te filmiki z tej serii, czy jakieś wypisane, aha, są takie różne głupotki, albo wiesz, niektórzy jak raperzy czasem po prostu przekręcają jakieś słowo, żeby im pasowało do rymu. No tak. Kizo w tym celuje. I no jest tego trochę, no ale wiadomo, no jakby to jest śmieszne, nikt się chyba o to nie wkurwia. No tak. Dobrze, mamy już prawie godzinę, którą ustaliliśmy, że jest naszym deadline'em, także chciałbym ci bardzo podziękować. Bardzo dziękuję. Za możliwość przeprowadzenia tej rozmowy. Ciekawe, czy ktoś przebrnął przez całą naszą rozmowę. Na pewno, ja ci powiem, tak jak sobie rozmawiam ze słuchaczami, to czasami mnie naprawdę zaskakują. Na stówę myślę, sporo osób to z ciekawością wysłucha. A na koniec jest oczywiście jakiś czas dla ciebie, na jakieś podziękowania, pozdrowienia, oświadczenia, coming outy. Aha, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za możliwość udziału w niej. Tyle. Dobra, dzięki bardzo i pozdro. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTubie. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.